Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że się słyszy słyszymy i widzimy. Jest live. Podejrzewam, że mało kto zdążył odsłuchać setnego odcinka, ale no niestety był on tak ciężki, że trudno było go. Co chyba? Ja już widzę w siebie tutaj działa. Jest ze mną, oczywiście, mój mąż Krzyś. I będziemy dzisiaj robić tutaj live'a. Myślałam, że pytań przyjdzie mało, ale jest ich około 180. Widziałam komentarze, więc pewnie część to są odpowiedzi do innych pytań, ale nie moje, tylko tam ktoś pewnie dodał. Jeżeli macie pytania, to wpisujcie je tutaj w czacie. Live jest tylko tutaj, nie ma go na Instagramie, bo ja nie umiem podzielić uwagi pomiędzy tą kamerą, a jeszcze miałabym. Patrzeć w telefon, zazwyczaj wygrywa wtedy Instagram, a nie chcę, żeby to się odbyło ze szkodą dla kogokolwiek. Poza tym, włączając sobie taką transmisję na żywo na YouTube, możecie sobie po prostu to w jakiejś karcie odpalić. A jeżeli macie YouTube Premium, to możecie sobie te aplikacje e, gdzieś tam w tle włączyć i możecie robić inne rzeczy. Jak na przykład ja bym układała sobie klocki w bloku doku, bo to jest moja ostatnio ukochana gra. Mm. Widzę tutaj trochę, że e, piszecie mi na temat mojego wyglądu, że ładnie wyglądam, i dzisiaj akurat e, odniosę się do komentarzy na temat własnego wyglądu. Bardzo Wam dziękuję. E, czuję się dobrze. E, dla wszystkich tych, którzy nie śledzą mnie nigdzie indziej poza tym miejscem, to przeszłam ostatnio e, operację bariatryczną. E, było to dokładnie miesiąc i kilka dni temu. Czuję się dobrze, chociaż na przykład wczoraj zapomniałam praktycznie jeść, przez co dzisiaj czułam się i czuję się kiepsko. Co się stało? Nie, wszystko okej. Okay. Tutaj widziałam komentarz od Pauliny, że bardzo podobają się Paulinie światła, bardzo się cieszę. Jest to najnowszy wymysł krzesia i pomysł na to, żeby takimi małymi lampkami ograć oświetlenie. Uważam, że to jest bardzo ładne, dlatego też zaczęliśmy stosować. Bardzo dobrze, że tutaj y, wymieniacie sobie kolejność tego live'a na odcinek, bo jedno z drugim właściwie czy, ma wiele wspólnego. Natomiast to nie jest tak, że coś stracicie nie oglądając odcinka przed tym live'em. Y, aczkolwiek od razu uprzedzam, że jeżeli będą pytania o konkretne sprawy, w których wiem, że nie opowiedziałam w odcinku, to y, albo y, o których wiem, że powiedziałam w odcinku, to nie będę w, y, na nie po prostu odpowiadać w tym live'ie. Live oczywiście będzie zapisany. Ym, no. Jesteśmy w, moim w naszym mieszkaniu. To jest w ogóle biurko, przy którym zazwyczaj nagrywam podcasty i mikrofon, na który zazwyczaj nagrywam podcasty, chociaż ten setny odcinek i, i 101 nagrany jest na tym mikrofonie. E to wszystko zależy od tego, jaki mam humor na mikrofon, ale 90 5% podcastów było nagrywanych na tym rodzie mt 1 e, Tak, oczywiście, live będzie zapisany. E, zobaczyłam od razu chyba pierwsze pytanie z wczoraj. E, pytanie od Kingi: Jak długo powstaje jeden odcinek od zebrania materiałów, czas nagrania itd. i tak dalej? I Kinga. Ktoś odpisał w moim imieniu, czy nie wiem, czy w moim imieniu, ale odpisał i była to pani Marysia. I pani Marysia napisała: przecież Justyna nie przygotowuje tych odcinków, tylko czyta i tyle. I wydaje mi się, że po to też wczoraj był ten odcinek setny, bo on trwa dwie i pół godziny. I jak pewnie go obejrzycie z obrazem, to zobaczycie, że cięć w tym odcinku jest nie wiem pięć albo sześć. A, 17, przepraszam najmocniej. No ale jak na dwie i pół godziny materiału, to jest to bardzo mało cięć. Mm, I zazwyczaj one wynikały z tego, że po prostu zaczynam kolejną sprawę, albo musiałam się napić i tak dalej. Więc to jest najlepszy dowód na to, że y, te odcinki po prostu opowiadam. A żeby je opowiedzieć z głowy, to najpierw muszę dużo na ten temat wiedzieć, więc pani Marysia nie ma racji. Tak, zdarzały się odcinki, w których miałam spisany tekst y, i które czytałam, y, ale to są odcinki. Takie odcinki to jest rzadkość. Zazwyczaj opowiadam po prostu. Um, tak jak teraz siedzę po prostu i opowiadam. To ma oczywiście swoje minusy, bo zdarza się wtedy więcej błędów językowych. Zdarzają się takie właśnie przestoje typu Y, E m i tak dalej, chociaż czasami bardzo się upieram przy tym, żeby je. W montażu usuwać. Um, ale taki był od początku pomysł mój na ten podcast, żeby to po prostu była opowieść. Um, wydaje mi się, że bardzo duża część podcastów um, jest jednak czytana, a u mnie. Um, no mi po prostu zależy na tym, żeby to nie było czytane, bo taką treść mi się łatwiej przyswaja. Ale wracając do pytania, jak długo powstaje jeden odcinek, rzucę tutaj standardową odpowiedzią. Zależy. Są odcinki, które powstawały bardzo długo, i w, w odcinku setnym o tym opowiadam, że moim zdaniem przy drugim odcinku spędziłam najwięcej czasu, pracy nad tym odcinkiem, chociaż później okazało się, okazało się, że były odcinki, przy których poświęcałam dużo więcej czasu i pracy, ale tak to pamiętam, że przy tym się najbardziej namęczyłam, napracowałam. E, najdłużej pracowałam nad odcinkiem chyba trzy tygodnie, najkrócej. E, Patrzę godziny i to był dobry odcinek, więc to zależy od sprawy, od tego, czy jest dużo źródeł, jakie to są źródła i tak dalej, Pytanie Kasi: Czy dostałam kiedyś groźby w związku z podcastem, czy docierają do ciebie jakieś wiadomości od osób, które mogłyby coś wiedzieć i przekazują informacje? Nie dostałam żadnych groźb w podcaście Karola Paciorka którego byłam gościnią, opowiadam o takiej sytuacji, która wydaje mi się, że mogła mieć coś wspólnego z podcastem, ale nie wiem. Natomiast y, czy dostaję informacje od osób, które mogłyby coś widzieć, y, to dostałam taką kiedyś informację, że ktoś coś widział. Y, natomiast od osób, które mogą coś wiedzieć, dostaję czasami takie informacje y, no i przekazuję je zazwyczaj dalej, chociaż czasami są to informacje pod tytułem, miałem wizję, miałem sen, y, coś tutaj się stało pytanie od Liliany teraz będę czytać z YouTube'a. która sprawa opowiedziana u Jaśminy ze Stanowo najbardziej zapadła ci w pamięć myślę, że była to sprawa hmm, chyba Andrew Nana, czyli zabójcy Gianniego Versace postać jakby nam straszliwie mnie jakoś, tak za, to jest złe słowo, zafascynowała, ale po prostu tak dziwny umysł i tak zdolny człowiek, który wykorzystał jakby, tak jakby wszystkie zdolności, swoje talenty, predyspozycje wykorzystał w najgorszy możliwy sposób. I to taka historia, która mnie bardzo poruszyła. Czy mogłabym polecić jakieś książki kryminalne? Teraz nie będę ich polecać, bo musiałabym rozbierać tutaj pół regału. W tle trochę widać, ale jest. Nie, nie widać tych książek. Teraz widzę, że ich nie widać. Ostatnio przeczytałam książkę kryminalną profesor Icyjanek Jarosława Molendy. Przeczytałam też książkę. Właśnie te książki kryminalne tak czasami konsumuję, że je czytam kiedyś, a potem wracam tylko do konkretnych spraw. Zupdate'uję, postaram się zupdate'ować taką całą galeryjkę w grupie 5 Nie zabiję, która jest i tam są polecenia książek i audiobooków kryminalnych. Czy kiedyś bliscy ofiar się do ciebie odzywali z podziękowaniem za przypomnienie spraw? Tak, odzywali się i w odcinku setnym nawet chyba o tym mówię, kto się odezwał i kto dziękował. Jola, Jola, cześć Jolu, pozdrawiam Cię serdecznie, mam nadzieję, że się dobrze czujesz. Pytanie, czy śnią Ci się opisywane sprawy? Raz mi się coś śniło i nie pamiętam, jaka to była sprawa, ale wsiąkłam w nią na tyle mocno, że mi się po prostu kiedyś przyśniła. Ale na przykład dzisiaj mi się śniło, że wypadły mi wszystkie włosy. Grzegorz, hej, w odcinku setnym wspominałaś o tym, że dostęp do odcinków płatnych będzie łatwiejszy. Jak dokładnie będzie to e, wyglądać? Ehm, o dziękuję Krzysiu, to jest dla mnie, nie? No. To jest w ogóle tajemnica, której absolutnie nie rozumiem i nie kumam, mianowicie tylko jak zacznę robić live'a, zaczyna mi ciec woda z nosa. I potem dostaję komentarz od mojej mamy: Justynka nos, Justynko wytrzyj nos, i właśnie Krzysiu mi przyniósł cały ręcznik papierowy, do tego, żebym pewnie ten nos wytarła. Nie wiem, czy to wynika z tego, że ja po prostu inaczej trochę oddycham, kiedy mówię, a może to po prostu z jakiejś ekscytacji, także, excuse moi. Hmm. Więc dostęp do płatnych odcinków. Teraz to wygląda tak, że kupuje się to na stronie i potem przychodzi na, na maila, z którego się człowiek czy którego podawał przy zakupie. Przychodzi link, którym się przechodzi tam do strony, na której można tego posłać. Oczywiście strona działa przy zablokowanym telefonie, działa z urządzeń mobilnych, no ale to nie jest intuicyjne. Ja sama nie lubię. Takiej formy konsumpcji e, tych treści płatnych, więc e, rozumiem, rozumiem rozgoryczenie niejednokrotnie, no i długo e, gdzieś tam myślałam o tym, jak to zmienić. E, nie mogę za dużo powiedzieć, bo to nie jest do końca mój. To w ogóle nie jest mój projekt, ale to jest e, jakby bliskie mi bardzo osoby. E, no i jak się najłatwiej konsumuje podcasty w e, aplikacjach, więc e, będzie to po prostu przez aplikacje. Więcej nawet nie mogę powiedzieć, bo po prostu nie wiem, natomiast domyślam się, że to po prostu będzie bardzo ułatwiony dostęp pod tytułem dane konto w aplikacji i e, dane konto w aplikacji i po prostu e, tam będą te wszystkie podcasty, które się kupi. I z tego co wiem, nie będą tylko moje. Więc e, myślę, że to będzie fajny krok w kierunku takiej, e, może nie komercjalizacji, ale monetyzacji tych treści. Czy oprócz tematyki Stricte True Crime oglądasz też czasem rozprawy sądowe bieżących spraw? Pewnie tam jest, tak? Dalej. Tak, oglądam. E, oglądałam oczywiście proces e, Johnnego Deppa i Amber Heard. Czemu tak pokazywałeś? Czemu tak Aha, John Depp, bo specjalnie b, b, w sumie Krzysiek mnie tak trochę namówił do tego, żebym obejrzała wreszcie Piratów z Karaibów, bo nie lubię takich filmów. No i trochę inaczej mi się oglądało i nawet całkiem przyjemnie, więc yy, Krzysiek właśnie udawał Jackas Sparrowa. Yy, co, chcia, co chciałam jeszcze powiedzieć? Czy muszę się w jakiś sposób odstresować po pracy nad cięższymi sprawami? Jeśli tak, to co robisz? Yy, tak będąc totalnie szczerą, to najbardziej mnie odstresowuje sen. Odstresowywało mnie jedzenie. Teraz lubiłam na przykład tak po prostu po jakiejś takiej bardzo ciężkiej sprawie, po wypuszczeniu odcinka, wyjść na kolację albo coś zamówić do domu, obejrzeć coś lekkiego, jakąś komedię i po prostu się w taki sposób zrelaksować, pójść spać. No teraz trochę inaczej wygląda, ale przed operacją, kiedy się bardzo stresowałam, to układałam po prostu klocki Lego i ostatnio też Krzysiu był zestresowany i układał Lego. Więc to takie trochę puzzle, lego to są chyba takie rzeczy, które mnie dość odstresowują. Um. O, tutaj jakieś wiadomości, że lepiej, jak jest odpowiadany odcinek, bo naturalnie to brzmi. Julia pyta, czy jak zgubiła swój link do płatnego odcinka, to jest, czy jest możliwość jakoś go odzyskać? Spam i kosz jest pusty, niestety. Jeżeli zgubiłaś link do płatnego odcinka, ale wiesz, że on kiedyś przyszedł, to oczywiście, że jest taka możliwość. Natomiast jeżeli go nigdy nie dostałaś i nie ma go absolutnie nigdzie, to znaczy, że podałaś złego maila na 99,9%. Ostatnio uratowałam kilka takich odcinków, właśnie które po prostu zostały zamówione na błędnego maila. Yy... No, więc y, po prostu napisz do mnie na adres pomałpa 5 y, I numer zamówienia po prostu wpisz. I pomogę ci na pewno. Mm. Czy słucham jakichś podcastów? Mm. Ostatnio nie słucham podcastów. Ostatnio słucham głównie takich amerykańskich. Nie, no, słucham podcastów tylko amerykańskich. E, Jedna się nazywa. Nie pamiętam, jak one się nazywają. Mam je po prostu polubione na YouTubie, ale tak generalnie to oglądam stare odcinki Forensic Files. E, oglądam sobie ostatnio Likwidowanie Gniazd Szerszeni, to mnie relaksuje. No i tego typu rzeczy. Mm, czy myślałaś, pyta Katarzyna, o podcaście w sprawie e, poświęconych jednej. Z e czy myślałam o podcaście w odcinkach poświęconym jednej sprawie? Kłania się trend amerykański i only murders in the building, ale też śledztwo pisma. No, taki audioserial w sumie powstał. Zrobiłam go w pięciu częściach i był to podcast o Marchwickim i Knychale, ale będzie mój audioserial, który powstaje we współpracy z bardzo dobrym polskim reporterem. I to będzie gruba rzecz o jednej sprawie i pracujemy nad tym od hmm, chyba kwietnia. Hmm. Jest to sprawa, którą poruszyłam w jednym z odcinków, która jest nierozwiązana i, i myślę, że to po prostu będzie petarda. I e, jakiej muzyki słucham prywatnie? Pyta Kasia. E, bardzo różnej. Mogę na pewno powiedzieć, jakiej muzyki nie słucham. Jest to na pewno ska, heavy metal, disco polo. Nie słucham country, na przykład, ale to cząś tak na mnie patrzysz. Nie lubię muzyki ska, no i to jest właśnie taka rzecz. Która na mnie i mojego męża bardzo różni. Na przykład, wczoraj nawet posłuchałam kawałka reggae i to z własnej e, nieprzymuszonej woli. E, mogę udostępnić na przykład jakieś playlisty ze Spotify'a, jeżeli ktoś jest ciekawy, czego ostatnio słucham, e, to mogę się podzielić. Ale, gen, tak w, w największym skrócie, to chyba najbardziej elektroniki, takiej typu Fateless, Chemical Brothers, Daft Punk. To są takie klimaty, które są mi najbliższe. Jak wygląda praca nad odcinkiem? Pyta Klaudiusz, czym zajmuję się ja, a czym moja siostra. To też zależy, bo są takie odcinki, które Judyta po prostu wymyśla: to znaczy mówi, słuchaj, jest taka sprawa, fajnie by było o tym opowiedzieć, robi research, spisuję jakieś tam ważne rzeczy dla tej sprawy. Ja siadam, nagrywam ten odcinek, potem wysyłam jej. Ścieżkę audio do montażu, ona tę ścieżkę audio montuje, odsyła mi zmontowany plik i wtedy ja z tego zmontowanego pliku robię tak jakby cały odcinek, czyli dodaję muzykę, dodaję intro, dodaję wideo, robię sobie plansze, także w sumie obie to montujemy, tak jak sobie teraz o tym myślę. Judyta mi bardzo pomaga w opracowywaniu właśnie spraw. Teraz będzie tworzyła taki katalog na podstawie wszystkich waszych wiadomości, zgłoszeń, bo to właściwie działa na pięć różnych skrzynek w sensie mailowa, Instagramowa, na Facebooku dwa konta i co jeszcze i gdzieś tam jakieś posty na grupie. Dlatego my bardzo preferujemy, żeby to się wszystko działo w jednym miejscu, żeby to łatwiej było zebrać. No i tyle. Ja w ogóle nie zakładając podcast nie sądziłam, że będzie tych odcinków aż 100, yy, więc szczerze powiedziawszy, teraz szukanie takich ciekawych spraw jest dla mnie dużo trudniejsze, bo większość spraw, szczególnie mi bliskich, po prostu opowiedziałam i yy, teraz muszę znowu jakby zrobić tę całą robotę, którą robiłam, zanim założyłam podcast, czyli chłonąć treści, które mnie bardzo interesują. Yy, no i czekać właśnie na jakieś informacje o. Nowych sprawach, co oczywiście trochę przypomina robotę SEMPA, nie, że czekam, aż, aż coś się złego wydarzy, żeby mu co tym opowiedzieć. E, chociaż mnie osobiście, na przykład, bardzo interesują retrosprawy takie z lat 80., -tych, 70., -tych. bardzo lubię te takie wątki, właśnie historyczne, e, więc może będzie trochę więcej starych spraw, nie wiem, e, różnie, e, ale w tym właśnie mi najbardziej pomaga moja siostra. Mm. Czy Krzysiu, poza oprawą techniczną odcinków, pomaga mi wyszukiwać sprawy kryminalne, podrzuca mi jakieś pomysły? Podrzucił mi dwa tematy, których jeszcze nie zrobiłam, ale na pewno powstaną. Krzysiu tak na co dzień w Piąte nie zabija i w ogóle praktycznie nie uczestniczy. Słucham? Poza komentowaniem, oczywiście. Poza komentowaniem, poza wchodzeniem w różnego rodzaju dyskusje, poza szukaniem różnych komentarzy. Więc tutaj Krzysiu jest bardzo zaangażowany. Ee, Krzysiu uczestniczy w odcinkach, gdzie jest zawsze wideo. Ee, uczestniczy w takich odcinkach... E, no, zrobił ze mną razem ten audioserial, bo go montował. E, pomagał tam w realizacji, nagrywał go. Wczorajszy odcinek też nagrywał, więc e, też go zmontował w sumie. Więc... E, Krzysiu mi daje tak, jakby, know-how i potem mnie zostawia samą z tym, co mi pokaże, z takim moim instruktorem. No i czasami przyniesie jakąś ciekawą historię z pracy. Korpus Delicti, pozdrawiam. Czy planujesz, chciałabyś napisać książkę True Crime z najbardziej fascynującymi historiami? Ściskam mocno. Tak, ale chciałabym tę książkę napisać już na podstawie akt, żeby książka nie była tym, co po prostu wyszukam, tak po prostu. I wiem, że będzie jedna książka, tylko że niestety dostęp do akt jest bardzo ograniczony, więc po prostu to jest bardzo długi proces zamawiania tych akt, szukania ich, czekania na nie, dostawania zgody albo i odmowy i potem szukania nowych jakichś tam źródeł, ale mam taki pomysł na książkę, wiem nawet jakie sprawy będą w, w niej, no to akurat dobrze I, i mam pomysł też na drugą książkę, także te plany są wtedy będziesz polecać książki trukremowe? <grymowe> nie, no wtedy będę polecać książki trukremowe. E... Paulina pisze coś bardzo miłego. E... Uwielbiam twoje podcasty, ale bardzo bałam się słuchać Piąte Nie Zabija. I raz się odważyłam w zeszłym tygodniu, tamtej pory prawie nie przestaję słuchać. Super. E... Klaudiusz, czy myślałaś kiedyś nad nagrywaniem odcinka na bieżąco, czyli opowiadać na bieżąco rozwój jakiejś głośnej sprawy, jeśli taka by miała miejsce? Myślałam o tym kiedyś, ale. E... To ja się chyba nie do końca wpisuje w piąte Nie Zabijaj, bo z tego by były wtedy takie krótkie materiały i bardziej takie zdawanie relacji. No Świetnie to robił e, Marcin Myszka zanim założył kryminatorium, robił wtedy Niediegetyczna i pamiętam, że ja właśnie do Marcina trafiłam przez sprawę Magdaleny Żuk, którą on tak bardzo rzeczowo opisywał właśnie codziennie, tam jakieś omawiał to, co wiadomo, to, co się pojawiło i tak dalej. E, i, I to było super. Mm. Pomyślę nad tym, może, może jest to jakiś pomysł, no ale też takie sprawy na bieżąco zdarzają się rzadko. No, przychodzi mi do głowy chociażby ostatnia Gabi Petito i nawet chciałam nagrać o tym odcinek, ale mam wrażenie, że niewiele można już, niby wiele można powiedzieć, ale w sumie wciąż niewiele. Ostatnio wyciekły te kartki z pamiętnika Briana, w których on. Przyznaje się do winy, ale nikt nie wierzy w to, że faktycznie on po prostu odebrał Gabi życie, bo ona doznała jakiegoś urazu i bardzo się męczyła, i to po prostu był akt miłosierdzia. E, czy znam e, sprawę Marcela Cez z Ząbkowic Śląskich? Nie znam. E, pytała mnie Nikola. Nikola, napisz po prostu do mnie maila, chętnie się dowiem. Jeżeli generalnie pytacie mnie, czy znam jakąś sprawę, e, to pewnie jej nie znam. A jeżeli nawet ją znam, to mogę sobie o niej po prostu przypomnieć. Więc po prostu wysyłajcie mi maila, tak będzie chyba najlepiej. Poczytam trochę pytań z grupy. Krzysio mi wybiera te najciekawsze jego zdanie z YouTube'a. Hmm, Oliwia pyta, czy potrafię się psychicznie odciąć od omawianych przeze mnie spraw? Czy zdarza mi się potem o nich myśleć? Zdarza mi się myśleć, są takie sprawy, które mnie nigdy nie opuściły były takie sprawy, które bardzo zmieniły takie moje w ogóle postrzeganie świata. No i to była na pewno sprawa Iwony Wieczorek, ale to była sprawa, która mną wstrząsnęła na tyle, w ogóle zanim miałam podcast, że wtedy bardzo, bardzo mocno zadbałam o swoje bezpieczeństwo, a byłam nierozsądna po prostu, np. mieszkając w Krakowie, że nie wracałam sama w nocy do domu, że że bardziej informowałam bliskich, co się ze mną dzieje. Zawsze jak już szłam na, przykład na jakąś randkę z Tindera, to zawsze mówiłam, to jest ten gość, numer telefonu, spotykam się z nim tu, tu, tu i tu. Um, więc też dawałam takie sygnały, no i zawsze sobie włączałam wtedy na przykład lokalizację y, w telefonie i miałam taką jedną czy dwie osoby, które sprawdzały po prostu, gdzie jestem. Y, Anna prosi o podcast o Kornelce Krasowskiej i y, 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 są komentarze że są już podcasty o tej sprawie. To w sumie też fajny motyw, o którym chciałabym powiedzieć. To, że są podcasty u innych podcasterów na temat na, na dany temat, to nie znaczy, że ja na przykład o tym nie chcę opowiedzieć. Szczerze przyznam, naprawdę z ręką na sercu, jeżeli mi gdzieś nie mignie jakaś informacja o tym, że ktoś zrobił, na przykład na YouTubie, bo ja mam polubionych bardzo wielu polskich podcasterów, więc czasami to mi się gdzieś tam pokazuje, ale głównie po prostu mam Mój YouTube wygląda tak, że to jest forensic files, forensic files, pranie dywanów, jakaś muzyka plus koparki i piłeczki dla dzieci, bo z mojego konta czasami moje siostrzeńcy oglądają YouTube'a, więc nie widzę takich treści, nie wiem, jak na przykład właśnie treści Marcina czy Olgi Herring, więc to po prostu też nie sposób śledzić to, co robią inni podcasterzy. Dlatego... To się po prostu zdarza i też gwarantuje, czy znaczy dobra, może nie gwarantuje, ale myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładam, że inni podcasterzy robią podobnie. Yy, I po prostu chcą opowiedzieć jakąś sprawę po swojemu i każdy z nas ma swoją publiczność, która oczywiście w bardzo dużej części jest wspólna. Bo ktoś po prostu lubi trzech, czterech, dwóch podcasterów i słucha, niezależnie od tego, o czym opowiadają u nich te podcasty, u innych na przykład nie słuchają. Yy, więc yy, ja na przykład czasami, jeżeli chcę usłyszeć o danej sprawie, to nie chcę słuchać wszystkiego, tylko na przykład chcę usłyszeć coś od konkretnej, yy, z konkretnych ust, od konkretnej osoby. Więc yy, po prostu. Mm, nawet jeżeli ktoś inny coś kiedyś zrobił, albo ja coś kiedyś zrobiłam, i ktoś inny robi, robi o tym odcinek, to naprawdę nie warto pisać w komentarzach: ej, ale przecież ktoś tam zrobił już o tym odcinek, po co o tym opowiadać? No właśnie po to, żeby ci, którzy nie słuchają tam tych podcasterów, mogli to usłyszeć, albo po prostu my mamy potrzebę o tym opowiedzieć. E, Magda Franek. Pozdrawiam serdecznie, Magda. E, czy chciałabyś, e, czy planujesz nagrać więcej odcinków takich jak o Szymonku, Chłopczyku z Cieszyna, gdzie udałaś się e, w, związane ze sprawą miejsce, nagrywałaś tam temat? Super, urozmaiceniem audywizualnym to by było, ściskam mocno. E, mm, w sumie. Na pewno bym nie chciała robić spraw o dzieciach za bardzo, bo to jest po prostu dla mnie hardcore. Mm. No właśnie, na przykład pytanie Nikoli. Czy jest jakaś sprawa, o której opowiadałaś i do tej pory zapadła ci w pamięć, ponieważ na tyle tobą wstrząsła, że nie potrafisz o niej zapomnieć? Szymonek z, yy, Będzina, czyli tam Jaś z Cieszyna, albo chłopczyk z Cieszyna. E, czy jest jakaś historia, której nie potrafisz przeskoczyć? Zbierałaś się do niej kilka razy, ale nie dajesz rady, że jest za ciężka. E, I tutaj ktoś za mnie odpowiedział. E, tak, to jest sprawa Tomka Jaworskiego. Dla mnie sprawa Tomka Jaworskiego jest nie do przeskoczenia, nie do przejścia, absolutnie zauważyłam, że sprawy, w których są tortury, są dla mnie nie do no nie do przejścia po prostu, tak psychicznie, nie mogę tego jakby, o Jezu wyłączyłam sobie te komentarze, nie mogę tego po prostu sobie w ogóle przetworzyć i już, już patrzę w tamte. Nie mogę sobie tego przetworzyć i w ogóle przeżyć i, i zapomnieć o tym. I właśnie niestety kiedyś o tomku bardzo dużo czytałam yy, i dużo oglądałam. I, i niestety, no, jak mam bardzo zły dzień i na przykład mam stany lękowe, na które zresztą się leczę, to jak mam bardzo zły, zły dzień, to potrafię na przykład nie zasnąć, bo, przy, bo na przed sobie myślę, co tomek na przykład czuł w momencie, kiedy był przykuty do kaloryfera, albo co tomek czuł, kiedy tam mm, zadawano mu. Takie, a nie inne tortury. I wtedy sobie myślę właśnie, że to jest po prostu możliwe. Hmm. Jakub, czy nie boisz się, że wspominanie publicznie na przykład o profilu facebookowym Ireny Wacław może sprowadzić na głowę jej wiele nieprzyjemnych wiadomości? Yy, faktycznie. Mogłam w sumie o tym nie mówić, że znalazłam jej profil na facebooku. Może to po prostu wywalimy post factum z odcinka. Słucham? Słucham? Is life. -a. Is life. Dobra, trudno. E... No tak, nie pomyślałam o tym, przyznaję się szczerze. Chociaż z drugiej strony takie rzeczy też się dzieją bez mojego, jakby udziału. I. Co? Masz rację, Jakub. W sumie nie pomyślałam o tym, że, że mogłabym tak zrobić. Dobrze, już przygaszam tablet. OK. Pytanie następne. Pozdrowisz mojego męża Mateusza, zaraziłam go słuchaniem twoich podcastów. Pyta Natalia Kapała. Pozdrawiam Mateusza Kapałę. Tak podejrzewam, że masz nazwi, na nazwisko. Pozdrawiam serdecznie. Marta. Odcinek o Magdzie Goebbels był świetny. Czy planujesz takich więcej? Tak, planuję. To, jest, to był bardzo dla mnie pr przyjemny odcinek do nagrywania, z tego względu, że ja w ogóle kocham sprawy, dzięki którym ja się mogę czegoś dowiedzieć, że, że zagłębiam się w więcej niż samą historię kryminalną, tylko na przykład całe otoczenie. Odcinek 101 będzie takim właśnie odcinkiem, bo trochę eksplorujemy lata 50., y y y takie w ogóle sfery życia, które są mi kompletnie nieznane. Yy, I to jest dla mnie bardzo ciekawa rzecz, więc yy, tak, myślę, że będą, ale też jakby nie chcę deklarować, że będzie ich jakoś strasznie dużo. Yy, zaczęłam słuchać, pisze Sylbanan, yy, piątego w najgorszym momencie mojego życia, kiedy zmagałam się z depresją poporodową i silnymi zaburzeniami lękowymi i choć podcast powinien mi się kojarzyć źle, to jestem tutaj nadal. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za, za takie... Wyznania, i za, te, za zaufanie, i za to, że się mogłam ym, jakoś przyczynić do Twojego dobrego samopoczucia. Nikola, ja mam taką tradycję z chłopakiem, że słuchamy w trasie Twoich podcastów, zatrzymujemy się gdzieś na jedzenie i jemy w aucie, żeby słuchać dalej. Boże, jakie to jest miłe. Właściwie ja strasznie żałuję, że z Krzyśkiem, yy, kiedy się jedzie w podróż, to zawsze trzeba słuchać jego muzyki yy, i nie słuchamy. Co nie. Zawsze mówisz mi, że kierowca rządzi i puszczasz zazwyczaj ostatnio jakieś rapsy. To jest, że gadamy całą drogę. To też prawda, ale moglibyśmy też czasami posłuchać czegoś jakiegoś fajnego podcastu. Słuchaliśmy podcast Podcast ostatnio, ale to w domu słuchałam sobie. I ja w ogóle teraz, jak gdzieś jadę, to słucham. Tak, jakich podcastów słucham? Słucham ostatnio podcast z polskich podcastów. E, Justyna pyta, gdzie mój piesek? Pozdrawia też Justyna mój piesek jest obecnie z moją siostrą, ponieważ był na wsi ze mną, najpierw, dobra, jak jechałam na operację do Katowic, to mieszkałam w Zabrzu, więc wzięłam ze sobą psa, bo tam jest ogródek, potem jechałam do moich dziadków na wieś, wzięłam ze sobą psa, bo tam jest ogródek, ja wróciłam do Warszawy wcześniej, więc zostawiłam psa, bo tam jest ogródek i mu tam po prostu jest lepiej, a tutaj są upały, blok, nie wiedziałam, czy, ja w ogóle z nim nie za bardzo jeszcze mogę wychodzić, bo nie może, nie mogę jakby tego uczucia szarpania Wiecie, nie mogę po prostu nawet wyrażać mięśni brzucha, więc on jeszcze został z yy, na wsi, i moja siostra dzisiaj z tej wsi wróciła i wzięła psa ze sobą do zabrze. Skąd odbierzemy go pewnie za parę tygodni? Yy, oświetlenie petarda bardzo klimatycznie. Pozdrawiam serdecznie. To prawda wszystko zasługę mojego bardzo zdolnego yy, męża. Czy do wszystkich spraw są grafiki, zdjęcia antybohaterów? Czy wszystkie są autentyczne? Co o tym sądzisz? Pyta Kate. Yy, Wiesz co, były trzy odcinki, czy cztery, przechodzą mi teraz do głowy, cztery odcinki, w których nie miałam zdjęcia albo nie mogłam go użyć, więc użyłam. Nie, w trzech sprawach musiałam użyć jakiegoś stokowego zdjęcia, i to była sprawa mm, zabójstwa kobiety czy żony, która została zabita przez męża na ursynowie, i miałam po prostu tylko jej pamiętnik do dyspozycji. E, sprawa o rysiach, e, Sprawa. E, wiem. Sprawa z y, okolic Rybnika, o Tyranie, takim, nie pamiętam jak się nazywał ten odcinek. W setnym odcinku o nim mówię. I tam też nie miałam zdjęcia tej rodziny, bo te dane są utajnione. Więc używałam na przykład, albo przy rodzinie Bogdańskich, na przykład użyłam Czy perzyńskich, użyłam zdjęcia domu, czy coś takiego. Więc nie wszędzie używałam zdjęć osób związanych ze sprawą, ale wszędzie tam, gdzie używałam już jakichś zdjęć, to używałam zdjęć albo sprawców, albo ofiar, albo osób. Yy, tak, albo, albo oprawców, albo ofiar. O tak. Yy. Oli pisze, dzięki tobie starałam się ostrożniejsza, dbam o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo moich bliskich. Bardzo się cieszę. Ania, dlaczego zdecydowałaś się skupić głównie na sprawach polskich? Zdecydowanie jest to Twój atut, coś, cię, coś co Cię wyróżnia. Czym był podyktowany wybór takiej drogi? Oj, to jest super pytanie. Jak się okazuje, ta droga jest dużo trudniejsza. Chociaż no, pojawiło się, pojawiły się trzy sprawy, które nie są polskie, ale one są wciąż z krajów sąsiednich i w jakiś sposób z Polską związanych. Nie, no nie są w jakiś sposób z Polską związane, ale jakby mam takie wrażenie, że jeżeli coś na przykład jest z Niemiec, albo z Czech, albo ze Słowacji, albo na przykład, nie wiem, byłoby z Ukrainy, no to to jest coś takiego bliskiego nam kulturowo. Byliśmy w tych krajach. Więc to jakby bardziej czuję i rozumiem. Natomiast, yy, no właśnie, przez to, że bardziej czuję i rozumiem, to najbardziej fascynują mnie zbrodnie, które dzieją się obok nas, bo one nas najbardziej, przynajmniej mnie, najbardziej interesują. Dużo trudniej jest mi się na przykład wczuć, co jest bardzo dziwne, nie? Ale na przykład w jakąś sytuację, która się dzieje na przykład w Japonii, bo to jest w ogóle inny krąg kulturowy, inny, inny kod kulturowy i tak dalej. Wszystko jest inne, e, inna jest rzeczywistość, inne jest otoczenie, e, inni są ludzie, inne są warunki życia, a u nas jednak to wszystko jest takie po prostu dla nas bardzo zrozumiałe, więc wydaje mi się, że też dlatego możemy po prostu głębiej wejść w te sprawy, przynajmniej ja tak e, to czuję. E, no i takie sprawy po prostu interesują mnie najbardziej, e, bo jak już się wkrada egzotyka, pod tytułem na przykład Miami, no to już to jest jakieś takie bardziej bardziej odległe, bardziej y, takie. Y, less re relatable, tak bym powiedziała po angielsku. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. No. Czy miałam jakąś sprawę z opolszczyzny? Nie pamiętam. Chyba nie. A to proszę mi podesłać, bardzo bym chciała. Y Al. Alkoholik. Mam nadzieję, że nie jesteś alkoholik, tak naprawdę. Będzie kiedyś jakiś odcinek związany z moją miejscowością, czyli z Radomiem. Będzie. Nawet mam bardzo ciekawą sprawę z Radomia jedną, więc bardzo chętnie opowiem. O, tutaj ciekawe. Alicja pyta, między innymi, czy spotkałaś się kiedyś na żywo z rodziną zaginionego. Nie. Nie spotkałam się. Um, czy są sprawy, które bardzo byś chciała nagrać, ale coś się przed tym broni, bo już się podjąć sprawy z różnych powodów? Um, są takie sprawy, o których bym chciała opowiedzieć, ale nie do końca są na przykład rozwiązane albo cały czas się toczą. No Właśnie wyjątkiem była skóra, czy właśnie nie wyjątkiem, bo ja ten odcinek chciałam wypuścić 15 lipca, kiedy miał zapaść wyrok. I to wszystko było tak po prostu do tego dnia dostosowane, i nagle się okazało, że tego wyroku nie będzie. I tego się dowiedziałam, jak już miałam cały odcinek nagrany, zmontowany, gotowy, i zdecydowałam się to wypuścić. Yy, I mam taki bardzo duży niedosyt, więc pewnie po prostu dla wszystkich tych, którzy zakupili ten odcinek, po prostu podmienię plik, kiedy ten wyrok zapadnie, i będzie można tam dosłuchać fragmentu. Yy. No, na przykład tutaj też Alicja pyta, czy chciałabym odświeżyć sprawy, w których pojawiły się nowe fakty. To właśnie zrobiłam. Czy pomimo, że odcinek już nagrała, śledzisz dalej losy osób? Często tak. Czy gdybym mogła chronologicznie opisać przebieg przygotowania się do nagrywania odcinka, jak to wygląda w rzeczywistości, zanim dostaniemy powiadomienie o odcinku, to jest bardzo ciekawe. Zazwyczaj abstrahując od sytuacji, w której Judyta po prostu coś znajduje i mi o tym pisze ja zaczynam o tym czytać i mówię, dobra, spoko pomysł, to um, kiedy ja się jakąś sprawą zajmuję, tak od A do Z, co? 21.37, o, super. Um, to, to to jest zazwyczaj, bo trafiam na coś, o czym nie wiedziałam wcześniej, to się niestety zdarza coraz rzadziej, ale się zdarza cały czas. Więc trafiam na coś, coś mnie straszliwie fascynuje. Zaczynam czytać, grzebać, dowiadywać się, no i nagle mam super historię. I tak na przykład ostatnio trafiłam na super historię, która będzie opowiedziana w, e, niedługo. Nie wiem, czy jeszcze w sierpniu, ale na pewno będzie opowiedziana, bo jest to sprawa po prostu, która mi rozwaliła mózg. E, I też o niej nigdy nie słyszałam. Mm. Jest bardzo ciekawa. Więc dowiaduję się, zaczynam po prostu grzebać. No i na przykład już teraz, na przykład przy, na, na przykładzie tej sprawy, o której właśnie, którą teraz mam na myśli, to powiem, że już na przykład bardzo dużo wiem, właściwie już wiem wszystko, ale mam tak jakby źródła tylko. Czyli na przykład jakiś film na YouTube, jakąś książkę, jakieś artykuły, jakieś fakty pozbierane, jakieś tam wikipedyczne rzeczy, mam jakąś literaturę zagraniczną, coś tam mam pozbierane, i mam to po prostu w jednym miejscu, i teraz jest taki okres, kiedy się zajmuję innymi rzeczami. Z tomu się trochę czekać, więc ta wiedza trochę tak ubywa. No i jak postanawiam, że już robię ten odcinek, no to znowu sobie to wszystko odświeżam. Jeżeli czegoś, jeżeli czegoś jest za dużo, jakiś faktów jest za dużo, to sobie po prostu spisuję taką jakby drabinkę tego, co się dzieje, daty urodzenia, nie wiem, jakieś tam miasta, co się na początku wydarza. Mm. I potem jest taka faza, której najbardziej nie znoszę, czyli tak zwane układanie mi się historii w głowie. Bo to może być od razu, także bęk, wiem, jak to powiedzieć, a czasami to trwa kilka dni i wtedy potwornie prokrastynuję. Czuję olbrzymi stres z tym związany, że muszę to już nagrać, bo to za chwilę znowu wszystkiego zapomnę. No i siadam przed mikrofonem i po prostu opowiadam tę sprawę. No i potem wysyłam odcinek do mojej siostry do montażu, co jest dla niej zazwyczaj trudne, bo jeżeli ja opracowuję sprawę, to ona o niej nic nie wie, więc montaż jest dużo trudniejszy, bo ona nie wie, o czym ja opowiadam i na przykład nie jest w stanie skorygować merytorycznych błędów. Yy, dlatego staramy się ob obie wprowadzać w te sprawy, które poruszamy, znaczy które ja poruszam, ale które obie opracowujemy. No i potem ona mi odsyła ten odcinek, i wtedy tego dnia ja publikuję sprawę zazwyczaj. W ilu miejscach związanych ze zbrodnią byłaś? Hmm. No właśnie, byłam w, pod blokiem. W cieszy nie byłam. Byłam w, tak, tam gdzie Beksiński mieszkał i tam gdzie go zamordowano. Byłam. To, tak, pod, Czy to nie był dom Tomka Jaworskiego, tylko dom Moniki Szymańskiej, mieszkanie na brudnie. I to w ogóle był szok dla mnie, bo się okazało, że, że dziadkowie Krzyśka mieszkali dwa bloki dalej, czy mieszkają cały czas, czy mieszka dziadek już teraz tylko. I zobaczenie tego miejsca na żywo było dla mnie potworne. Byłam na Dąbrowskiego 14, czyli tam, gdzie był Bogdan Arnold. Byłam we Wrocławiu tam, gdzie była Martynika. Byłam w gamie znaczy ta, w, w, tym, w tym Barze Gama, gdzie zastrzelono. No był, myślę, że było z tego z tak z 10-15 miejsc. Tak mi się wydaje. Yy. W ogóle zanim powstało piętę Nie to ja robiłam taki bardzo sporadyczny, znaczy tak, taki, a, tak sporadycznie wrzucałam takie wpisy na Facebooku yy, właśnie dotyczące miejsc, pamiętasz? Takie były długie i właśnie tam opisywałam zbrodnie i, i wtedy zobaczyłam, że ludzie to lubią, że to nie jest takie creepy, bo już ze mnie po prostu ta wiedza na temat różnych zabójstw kipiała i tak poruszałam te spra sprawy. Czy pisał do mnie kiedyś ktoś z rodziny, o której nagrywałaś, dziękował, czy też prosił o usunięcie odcinka? W sumie nigdy nikt nie prosił o usunięcie odcinka, poza jedną w sumie sytuacją. Yy... I nigdy tego nie zrobiłam. Wbrew temu, co przeczytałam gdzieś tam przed tym live'em w komentarzach, że ja usunęłam odcinek o Brunie Muszaliku, ponieważ rodzina Bruna nie wyraziła zgody na taki odcinek. To jest nieprawda. Po pierwsze, rodzina nigdy nie pytałam rodziny o zgodę o, na temat opowiedzenia tego odcinka, tylko poprosiłam ojca Bruna czy Brunona o to, żeby się wypowiedział. Po prostu, żeby mi coś o tej sprawie powiedział i on. Nie miał siły tego robić, więc po prostu powiedział, że, że jakby nie da rady. Nawet nie on mi powiedział, tylko jakaś pani w jego imieniu. Ja po kilku miesiącach zrobiłam o tym odcinek, bo zobaczyłam, że po prostu powstają nowe podcasty na ten temat, które strona o zaginięciu Bruna udostępnia na bieżąco, więc pomyślałam, aha, okej, okay, czyli coś tam ruszyło. Już nie będę gościowi zawracać gitary, więc po prostu zrobiłam odcinek i wypuściłam go w cyklu droga po kres, czyli o tych takich podróżach, w których ktoś zaginął. Mm. I ten odcinek w niezmienionej formie cały czas tam jest, więc nigdy takiego odcinka nie usunęłam i nigdy rodzina Bruna y, muszalika nie powiedziała mi, że nie zgadza się na publikację tego odcinka. Ten, kto wie, to wie, że była z tego powodu niezła afera, y, z której nic nie wyniknęło. Y, w sensie, ani mnie, w, w osoby, które totalnie mnie gdzieś tam y, no, szkalowały, bardzo niesprawiedliwie, zresztą pisząc totalną nieprawdę. No to ani mnie nie przeprosiły, ani ja nie usunęłam tego odcinka, więc staliśmy w, zostaliśmy w, w takim punkcie, który można nazwać impasem. Dla mnie to jest szok, że po prostu można odmówić, można odmówić, jakby, jakby negocjacje, czy w ogóle sprostowania nieprawdy. A tamtych nieprawd było bardzo wiele. No i tyle. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co się, o co się generalnie, chyba y, tak y, prymitywnie powie mu, powiedziawszy, rozchodziło, to wydaje mi się, że o y, kasę po prostu, bo zostałam poproszona o udostępnienie, o ujawnienie swoich dochodów y, i o wysłanie na rzecz fundacji, y, której nazwy nie wymienię. Y, właśnie kwoty, którą miałam rzekomo zarobić na tym podcaście, a na tym podcaście nie zarobiłam ani złotówki, więc y, no dramat, po prostu dramat. Ja się tym strasznie przejmowałam, ale na szczęście y, jakby dowiedziałam się tak wielu różnych informacji, które gdzieś tam te historie mi y, naświetliły, że, y, że się po prostu nie przejmowałam już tak bardzo. I mimo, że się jakby pojawili prawnicy, w tym i były pisma i wezwania i tak dalej, to nic się po prostu nie wyjaśniło. I nie wiem, co, nie wiem, nie wiem czy coś się kiedyś zmieni w tej kwestii. Monika, studiowałam w Krakowie w tym samym czasie co Ty. Czy mogłybyśmy się kiedyś spotkać w dm 2? PS, dzięki za Twoją pracę, Boże. Spoko wejdę na bar będę tańczyć e, i ben, jeżeli w karpę jest dalej piwo za 3 zł to jasne. E, w Karpatach Diem to były takie knajpy w rynku dla studenciaków. E, zawsze była bardzo głośna muzyka, można tam było tańczyć na barze, robić chlew, jeszcze to były czasy kiedy się paliło w knajpach. E, no. <ścoughs> Justyna, czy można gdzie można podsuwać mi pomy ci pomysły na nowe tematy na Insta tutaj mailowo, mailowo. Po małpa piąte nie .pl, albo kontakt małpa krótki poradnik.pl, ale pamiętaj, ja po prostu tego maila teraz zrobiłam na śmiesznie, bo bardzo dużo osób twierdzi, że ten podcast się nazywa Po piąte nie zabijaj. a się nazywa Piąte nie zabijaj, ale maila sobie założyłam po małpa piąte nie .pl, więc najchętniej mailowo, bo skrzynki, skrzynka na Instagramie, jak i na Facebooku jest okropna o tyle, szczególnie Instagramowa, że tam są właściwie wasze ksywy. Nie da się tych wiadomości po, y, uszeregować, pokatalogować, nie widać tematu wiadomości, a w mailu to po prostu jest wszystko, wiecie, sprawa tego i tego, propozycja odcinka i pyk, od razu sobie to odznaczam, etykietuję, chowam do folderu i potem mogę sobie do tego wrócić. Muszę się napić. Nic dziwnego. Czy zrobisz kiedyś duet z Myszką lub Olgą Hering? E nie wiem, zrobiłam duet z Marcinem w podcaście Odwilż dla HBO. Um, marzy mi się takie coś, chociaż nie wiem, co na to Marcin by powiedział. Natomiast na pewno będzie duet mój i Tomasza Ławnickiego, ponieważ wygrałam aukcję na Nowośp, um, właśnie żeby, żeby zrobić odcinek. I będzie to sprawa, o którą bardzo często jestem proszona. I zrobienie tej sprawy z Tomaszem jest daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, że zrobimy to w taki sposób bardzo. Um, nie, żebym sama nie dała rady zrobić tego, jakby rzeczowo, ale to jest taka sprawa, która właśnie z kilku względów mnie zawsze przerażała um, i nie chciałam jej poruszać, więc jakby ta, ta druga osoba jest dla mnie takim już, Krzysiu, takim buforem. Um, Takim buforem bezpieczeństwa. Lolo pyta, czemu plagietuje filmy? Eee, nie wiem, a ty czemu plagiatujesz film? Nie wiem, nie rozumiem pytania. Nie plagiatuję filmów. Eee, to czemu mi to w ogóle wkleiłeś? Po co miałam to czytać na tym live'ie? Ja jestem ciekaw, o jaki film chodzi, bo nie pamiętam, żebyś zrobił jakiś film. A no to też, prawda? Nie zrobiłam żadnego filmu. Nie robię plagiatów, więc jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to zapraszam do sądu i jestem absolutnie przekonana, że nic się nie wydarzy. A Beata pyta: Odnoszę wrażenie, że większość spraw, które poruszasz, miało miejsce na południu Polski, a znacznie mniej jest z północy kraju. Ej, to jest bardzo ciekawa obserwacja. te południa są ci bardziej bliższe. No właśnie, te, te z południa są mi bliższe. No poruszałam sprawy z Trójmiasta, poruszałam sprawy z Bydgoszczy, grudziądza z Poznania. Ze Szczecina poruszałam, ze wschodu też. Ale niczego na przykład nie miałam z Białego Stoku nigdy. Film O Pertku to Plagiat. Ten sam film oglądałem rok temu na innym kanale Słowo w Słowo. Jest to niemożliwe, dlatego że ja ten film robiłam absolutnie w porozumieniu z rodziną. Matko, nie film, no, odcinek o Mariuszu. Robiłam z siostrą Mariusza i robiłam to. Jak byłam w szpitalu, to kończyły się. Pamiętasz? Tuż przed pójściem do szpitala ostatni raz rozmawiałam bo z siostrą, potem mi do spisywała. Więc to jest po prostu niemożliwe. Yy, I no fucking way. Więc. Możemy pana zbamować? Bo to jest po prostu trolling. Mm. Justynko, jak się czujesz z tym, że powstają o tobie artykuły na podelku, które nawiązują do twojej walki z otyłością? Czy czytam je? Yy. Tak, trafiłam na te. No, oczywiście, że trafiłam na te teksty. Nawet wczoraj miałam po prostu taką pobudkę z telefonu. Może te, do mnie zadzwonią, jesteś na podelku. I tak mam znowu, bo byłam chyba już trzeci raz, i to tylko w związku z otyłością, co każe mi tylko myśleć, że otyłość jest jakimś po prostu totalnie e, takim tematem kontrowersyjnym. W życiu bym nie pomyślała, że to jest jakakolwiek kontrowersja, w sensie, że jakaś choroba może być kontrowersyjna. Nie czytam komentarzy, czytam te teksty, bo chcę wiedzieć, czy pisze się o mnie w sposób taki neutralny, pozytywny czy negatywny. I na razie i po prostu trzymam kciuki, żeby to się nigdy nie zmieniło, że pisze się o mnie w sposób, mam wrażenie, neutralny, raczej pozytywny. Natomiast gdyby takie artykuły miały mnie na przykład totalnie hajtować, no to byłoby mi bardzo ciężko i myślę, że każdemu. Tak, bo to moje doświadczenie. Bo z... ja pracowałam kiedyś w pudelku i właśnie pamiętam, że było wtedy bardzo, bardzo dużo tekstów na temat no bo była totalnie na topie, i to był taki moment absolutnego rozkwitu jej kariery. I właśnie pamiętam, że musiałam w tym artykule już stosować jakieś synonimy na Rianę, czy na przykład Riana, piosenkarka, artystka i w końcu, bo Riana pochodzi z Barbadosu e, i było to właśnie Barbadoska i to bar bardzo mnie e, śmieszyło. Ale to jest bardzo ciekawe e, z, z tym terytorialnym e, podziałem na sprawę, że, że większość jest z południa. Z Zachodu kraju bardzo mało. Z zachodu kraju, to prawda. Ja Tam nie zabijają widocznie. Nie zabijają, zabijają. No, była sprawa z, właśnie z Dolnośląskiego, czyli ja Janina Kalińska. E z, z Wrocławia był Krystian Bala. No, trochę tego, ale faktycznie głównie to jest Małopolska. E Dużo jest ze Śląska u mnie. O Marta, czy myślę o odcinku o popiołuszce? Mogłabym w ogóle zrobić taki cykl o takich zbrodniach. Trochę na tle y, właśnie politycznym. Y, Popieluszko. Y, Przemyk. Jeszcze, y, jaką się nazywał, Pyjas. To są takie. No okej, okay, to są. Tak. Znaczy, nie deklaruję, że zrobię, ale to jest bardzo fajny trop. I jeszcze tutaj pytanie o operację. Jak się czujesz po operacji? Ile kilogramów udało mi się zrzucić? Y, udało mi się zrzucić. 10 kg? bez tam kilku dziesięciu dekagramów. Marek, dlatego, że tyle ważył żołądek. Marek Sekielski twierdzi, że to dlatego, że tyle ważył mój żołądek. Nie, nie ważył tyle mój żołądek, bo był pusty jak go wycinali. E tam jedziemy, pozdrawiam. Czy Judytka i Krzyś wcześniej interesowali się też tematyką, czy zaraziłaś ich? Zaraziłam Judytę. Krzysiek się nie interesuje tą tematyką. On wczoraj, jak opowiadałam o tych odcinkach, w, czy wczoraj bo wczoraj nagrywaliśmy odcinek sety, to mówił, Boże, nie słyszałam w ogóle o tej sprawie. Ja mówię, e, a ja wiem tak, to, o, o, o których sprawach słyszałeś? No, tam słyszałem, trzy twoje odcinki, więc to nie jest tak, że Krzysiek jest fanem e, Trukrajmu. On wręcz. E, nie ogląda ze mną takich treści. Nawet czasami bym chciała takie ciekawe seriale dokumentalne z nim pooglądać, bo to jest takie wciągające. Przepraszam, e, ale w ogóle nie, tutaj nie. Bo on takie montuje i uważa, że to jest praca jego dalej. Dobra, czytam trochę z Facebooka. Która ze spraw, szczególnie ci bliskich, jest ci najbliższa i dlaczego? Odpowiadam na ten, o tym w odcinku numer 100. Jakiego odcinka nigdy nie będzie i dlaczego? Nigdy nie mówię, nigdy, więc nie wiem. Może się kiedyś uzbroję, w jakąś yy, taką wytrzymałość, która pozwoli mi na przykład opowiedzieć o sprawie Tomka Jaworskiego. Nie wiem. Natomiast na ten moment, yy, na 2022 rok, odpowiadam Tomka Jaworskiego. W głosowaniu na temat spraw związanych ze społecznością LGBTQ. Tu przeczytać, LGBTQ, jedną z opcji była sprawa Skylar Nis. -Nice. Czy to oznacza, że na kanale będą od czasu do czasu pojawiać się jeszcze zagraniczne tematy? Um, nie wiem, czy, czy właśnie z takiej zagranicy, ale na pewno będą tematy y, takie zagraniczne czasami, tak jak była Annelize, czy Olga Hepnarowa, czy właśnie Goebbels, y, czy no, Magda Goebbels. Więc jeżeli się będą pojawiały tematy z. Y, z zagranicy to właśnie z takiej raczej bliskiej i myślę, że bardziej Europy. Albo dotyczące na przykład Polaków, którzy mieszkają gdzieś tam za granicą. No tak jak na przykład była sprawa Marty Herdy, która się w sumie wydarzyła przecież w Irlandii, ale dotyczyła Polki, więc nie wiem. Może, może zbiorę sobie takie bardzo ciekawe sprawy, moim zdaniem zagraniczne, które na mnie zrobiły w piorunujące wrażenie, bo są takie sprawy, i o nich opowiem. Who knows? nie wiem. To jest fajne pytanie. Agata pyta: Czy przy wyborze sprawy do podcastu kierujesz się jakimś subiektywnym kryterium? Czy decyduje na przykład ilość dostępnych materiałów o danej sprawie, to tak bardzo, to jak bardzo była jest medialna? W odcinku numer 100 trochę mówię o tym, że czasami są takie sprawy, o których było tak dużo w informacji w mediach, że jest to tak zwana klęska urodzaju, że jest naprawdę bardzo trudno w ogóle się połapać w tych informacjach. Ale przy wyborze spraw do podcastu kieruje się totalnie subiektywnym kryterium pod tytułem, czy ta sprawa mnie e, pociąga, czy mnie fascynuje. czy jak e, się śmieję z tego szczególnie bliska. E, czy ona ze mną zostaje na dłużej? Czy ona jest ciekawa pod kątem właśnie ofiary, czy pod kątem sprawcy? To są właśnie takie moje. Totalnie. To jest to po prostu podoba mi się nie, pod, no ale to są złe słowa, nie podoba mi się nie podoba. No ale niektórym się podobają takie buty, niektórym inne, i po prostu wybieram te sprawy, które mam ochotę opowiedzieć. Yy, chociaż w odcinku numer 100 zdradzam wam yy, sprawę, której nie znoszę, a o której opowiedziałam i zrobiłam odcinek. Ale o tym, że jej nie znoszę, dowiedziałam się w trakcie robienia odcinka. Że Po prostu nie mam ochoty więcej, nic o tym czytać. I w ogóle klimat, w jaki mnie ta sprawa wprowadziła, był po prostu okropny, chciałam się po prostu tak otrzepać. Mm. Y ok. Czy jakiś podcast został nagrany, ale ostatecznie nie ujrzał światła dziennego? Nie. Nie było kiedyś czegoś takiego? Czy myślałaś kiedyś, żeby zmienić tematykę, bo masz już dość tego mroku? Hmm. Czasami mam dość tego mroku, już biorę sobie. Czasami mam dość tego mroku, ale wtedy zazwyczaj po prostu robię sobie przerwę i wtedy wy nie, słuch nie słuchacie odcinków. Hmm. Albo wtedy robię coś bardzo krótkiego. Hmm. Miałam taką, takie coś, że bardzo byłam zniechęcona do tematyki True Crime po zrobieniu audioserialu Pod czarną ziemią. Kiedy jakby zagłębiając się w zeznania Zdzisława Marchwickiego, po prostu takie, takie bagno, nie? takie po prostu najgorsze, co, co, co było napisane, bo nie wierzę, że on to pisał. To po prostu coś strasznego. I miałam dość tej biedy, tej nędzy, tego, tej takiej, te, tego braku edukacji, te, te, właśnie tego mroku, te, tego jakiegoś takiego seksualnego tam zboczeń i takich... No okropne to po prostu było. I miałam takie naprawdę uczucie... Dobra. Teraz pytanie techniczne. Uwaga. E Loko pyta, hejka, jaką kamerą streamujesz? Ładny obrazek. Krzysiu odpowiada, to jest odpowiedź Krzysia, Sony A7 III, szkło Sirui 50 mm, f2.9, anamorfik, podłączone do Atema Extreme ISO. Kamil pyta, hej Justyna, czy znasz inne Polskie podcasty w konwencji śledztwa pisma. Jeśli tak, to podziel się, proszę, kiedyś usłyszałem Twoją rekomendację o podcaście Death in Ice Valley i był genialny. Tak, to jest po prostu mój taki podcast, e, który jest dla mnie wzorem takiego podcastu kryminalnego. E, w Polsce, takie chyba podcasty kryminalne będące e, tego typu Ech, poza śledztwem pisma, nie wiem, czy istnieją. Na pewno warto moim zdaniem sięgnąć po książkę Ewy Winnickiej i Dionisa Sturisa, Dionizosa Sturisa, e, pod tytułem e, Coś tam z wyspą Jersey. Co się stało? Głosy, głosy. Co, e, co słyszał morderca, czy coś takiego. I jest e, ta książka. Zaraz wydmucham ten nos. Jest ta książka, oczywiście, to jest książka reporterska, ale y, audioteka stworzyła coś, co uważam za taki pierwszy polski audioserial true crime, chociaż ta formuła jest trochę inna. Yy, I to nas przeprowadza przez całe to śledztwo dziennikarskie i to jest po prostu, to nie jest audiobook, tylko to jest jakby opowiedzenie tej historii yy, właśnie w takiej rozmowie. Tych, dwu, tych dwojga reporterów, słuchasz tam rozmówców i tak dalej, więc to bardzo polecam. A jeżeli nie z tematyki takiej kryminalnej, to bardzo mi się podobał podcast Czarny Romans. Mam sporo zastrzeżeń do tego podcastu takich może narracyjnych z mojej perspektywy, ale go polecam, bo ta historia bardzo wciąga i bardzo podobał mi się audioserial hmm, pod tytułem Supernowa o polskim projektancie mody, Arkadiusie, który po prostu zniknął, też jest takie śledztwo, co się stało z Arkadiusem i jest to też świetny podcast, taki audioserial. I jeszcze z takich kryminalnych, to nie wiem, czy teraz nie wypuszczono z takiego audioserialu, ale nie wiem, czy to nie jest tylko audiobook, właśnie na temat książki, nie pamiętam autora, zaraz to Krzysiek będzie musiał zguglać, na temat sp sprawy o kryptonimie Jacen. powstała cała książka, właśnie taka reporterska. Yy, I coś mi się obiło o uszy, że jest z tego zrobiony po prostu podcast. Ale być może teraz gadam głupoty, więc sprawdźcie to sobie. Ale wydaje mi się, że to może być coś dobrego. Ja tego jeszcze nie słuchałam, yy, ale gorąco polecam. Yy, i, I mogę tyle powiedzieć, że. Być może w przyszłym roku będę mogła odpowiedzieć na to pytanie. Tak, mój audioserial tego typu, taki podcast yy, yy, będzie, więc yy. Czy kiedykolwiek, pyta Angelika, dzięki Twoim apelom w odcinkach rozwiązała się jakaś zagadkowa sprawa, bądź ktoś, kto unikał odpowiedzialności, nareszcie ją poniósł? Jeśli tak, to jaka? Oczywiście, jeżeli nie jest to tajemnica. Ym, mm, mm. Znaczy, z tego co wiem, to na pewno znaczy, nikt ni, nigdy nie powiedział, że to dzięki mojemu podcastowi coś się zmieniło. Ym, być może to się zmieni. Czy ten stan rzeczy być może się zmieni, ale ja ni o niczym takim nie słyszałam. Natomiast było coś takiego, że się rozwiązały pewne sprawy, które poruszałam, bo na przykład zrobiło się wokół nich jakoś głośniej. Dumpling. W czołówce piąte nie zabija i widać zdjęcie na przykład Myry Hindley. Czy podczas zakładania kanału zakładałaś za to, że będziesz poruszać sprawy zagraniczne, a dopiero potem Twój kierunek działania trochę się zmienił? Dokładnie tak. W, tym w tej czołówce jest również właśnie Andrew nam. Jest y, pierwsza ta plansza, y, to jest y, odnalezienie zwłok właśnie kobiety z Izdal, y, właśnie z podcastu Death May Trochę ten plan zrealizowałam w drodze po Kres, bo tam poruszałam sprawę na przykład y, Elisy Lam czy Larsa Mitanka. Y, jeszcze tam chyba coś miałam z zagranicy, więc... Czasami mam właśnie taki głód, że chciałabym coś opowiedzieć, ale na przykład właśnie sprawa Majry Hindley yy, i Jana Brady'ego to jest właśnie sprawa yy, zabójstw dzieci i torturowania ich i wiem, że tego nie opowiem. Po prostu odkąd na świecie pojawili się moi siostrzeńcy, nie ma opcji. Po prostu nie ma opcji. Magdalena pyta, czy będą jeszcze spotkania na żywo ze mną, stacjonarne, a nie online? Myślę, że będą tylko trzeba wymyślić jakąś okazję Wysoki Kapelusz pyta Witaj Justyno Czy jest szansa na podcast o tak rodzinie potwornickich sprawa zabójstwa rodzica przez dzieci dosyć wałkowana w polskiej kinematografii niekoniecznie w podcastach czy to jest ta sprawa na, na podstawie której powstał film Matka Teresa od kotów Napisz mi proszę, wysoki kapeluszu. Martin de Simos. Hej, ładne tło zbudowaliście. Jest smak, są proporcje. Kto ustawiał. Pozdrawiam. Krzysztof Kudelski, małżonek mój. Yy, ustawiał. Aczkolwiek trochę pomagałam. Włączyłaś lampki. Tak, włączyłam lampki. Yy, Katarzyna, jak reagujesz na zarzuty, niekoniecznie w Twoją stronę, że robienie podcastów trukrajem to monetyzacja ludzkiej krzywdy i lansowanie się na niej zarabianie. Nie reaguję na to, w sensie rozumiem takie myślenie, czy w sensie rozumiem, że można w ten sposób o tym myśleć, ale z drugiej strony włączmy sobie, nie wiem telewizje gdzie są filmy dokumentalne o jakichś zbrodniach które są na płatnych platformach o rozwiązanych sprawach i one powstają są książki w których się takie sprawy porusza są wykłady takie raczej komercyjne na temat jakichś właśnie spraw kryminalnych są książki nawet fabularyzowane o sprawach kryminalnych są programy w telewizji na temat spraw kryminalnych które są przecież komercyjne bo w stat na, nie wiem, są reklamy przed nimi wyświetlane, i tak dalej, że to wszystko na sobie zarabia, ma na siebie zarabiać. Yy, rozumiem takie patrzenie, natomiast yy, to, 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 to dlaczego to właśnie ma dotyczyć tylko podcasterów? To uważam za bardzo niesprawiedliwe. To, to by tylko live, zapisane, bo dużo że co? To, to, że live, będzie zapisane, bo... live będzie zapisane, jest bardzo dużo pytań, o to um, zapewniam, że będzie zapisany. Yy, Frida, ile miałaś lat w odcinku zerowym? Czy świadkowie mówili według scenariusza, czy to ich interwencja, inwencja twórcza? W odcinku, o którym mowa, czyli odcinku specjalnym wydanym z okazji Dnia Dziecka, miałam 11 albo 12 lat. Było to w, oczywiście omówione ze wszystkimi współtwórcami. Ja byłam najstarsza z tej ekipy, więc potem aktorzy kolejno mieli 10 Yy, albo 9, jeżeli miałam 11, to mieli 9, jeżeli miałam 12, to mieli 10. Yy, na pewno pan Marek miał, właśnie, z dwa lata ode mnie młodszy, i, i ta jego pani koleżanka, z, yy, to też moja kuzynka Patrycja, którą serdecznie pozdrawiam, też miała 10, yy, czy tam 9 lat, dwa lata młodsza. Yy, no i to po prostu było tak, że myśmy po prostu wymyślili, myśmy wymyślili. Ja myślę, że byłam tą osobą, która dla mnie największą frajdą była zawsze wymyślanie zabawy, a potem już się inni w to bawią. Więc wymyśliliśmy tę sprawę, wymyśliliśmy co w niej będzie no i po prostu potem oni mieli opowiadać coś tam. I myślę, że pan Marek naprawdę świetnie to wszystko zagrał, więc ostatnio właśnie bardzo jak był wywiad z Sebastiana Fabijańskiego w, tym, w Pudelku, to, to właśnie widziałam, Przepraszam, może to jest bardzo niesprawiedliwe, ale w momencie, w którym płakał, to po prostu widziałam dokładnie tę grę um, Adama, um, bo tak się nazywał mój kuzyn, Adama Stępnia, który grał właśnie Pana Marka, który musiał przerwać wywiad, bo nie mógł wytrzymać, e, więc nie wiem, czy to, czy to świetnie świadczy o Adamie, czy to po prostu bardzo e, źle świadczy o doświadczonym aktorze. Katarzyna, czy wiesz, że młodzi Cię słuchają 13-14 lat? Ze statystyk wynika, że słucha. Oczywiście z każdej grupy wiekowej ktoś tam się znajdzie, ale osób w tym przedziale wiekowym słucha mnie zaledwie chyba procent albo dwa, więc to jest bardzo mało. Najwięcej słucha mnie osób w moim zakresie wiekowym, czyli. E o, już nie w moim zakresie wiekowym 25-35. A już mam 36, więc a potem drugi to jest 36. Nie to jest 25, 34, 35, 46. I potem trzecia grupa to są tam osoby od 18 do tam 25. Winogron ko winogron. Co, by, co byś robiła? Gdyby internet przestał istnieć? Czytałabym książki, pisałabym książki. Co bym jeszcze robiła? Robiłabym muzykę. Wróciłabym do muzyki. Co byś się atrudowała? Grałabym na ulicy. Na fletni pana. Przecież to jest mój ulubiony instrument. <grym> Co byś powiedziała, doradziła Justynie sprzed paru lat, która dopiero zaczynała nagrywać podcasty? Nie bój się. Ale wydaje mi się, że i tak Justyna, która zaczynała nagrywać podcasty, już była na tym etapie, że stwierdziła po prostu... Pff, e nie boję się krytyki i um, jestem na nią gotowa, więc yy, paradoksalnie tej Justynie sprzed paru lat, która zaczynała tworzyć podcasty, yy, to by powiedziałabym po prostu rób to po swojemu i w sumie to była moja... Zaczęła to śledzić, to Justyna sprzed paru lat bo powiedziała, nie znasz się, nie, nie mów mi jak mam Dokładnie. No ja raz powiedziałam, słuchajcie, to jest w ogóle motyw z nagrywania Szymonka, że Krzysiek po prostu ustawiał tam światło, wszystko jakby był bardzo tutaj oczywiście, bardzo uczestniczył w tym, w jaki sposób to powinno wyglądać, gdzie powinniśmy pojechać, jakie zdjęcia nakręcić, co będzie dobre, co będzie złe. No ale w pewnym momencie jakby wszedł na to pole ustawiania mi dźwięku. Ja już wtedy miałam ten podcast od roku. Słowisko od dwóch lat. No i coś tam kombinował, że ja mam mówić do tego do tamtego mikrofonu z takiej odległości, a ja chciałam z takiej. On, nie, to tak się nie mówi. I ja mu wtedy powiem, <laughs> ja chciałam, ale ja mówię tak. I mnie ludzie słuchają. A on, ale to zawsze możesz przyjąć uwagę. I ja powiedziałam, słuchaj, kto to ma więcej subskryb Kto to ma 30 tysięcy subskrybentów? Ja czy ty. I to jest, słuchajcie, to, to jeżeli był jakikolwiek nóż w serce, który kiedykolwiek biłam Krześkowi, to to był ten moment. Nie potrafi mi tego wybaczyć. Uważa, że się wtedy przechwalałam, a ja po prostu chciałam powiedzieć, przepraszam, najmocniej, ale ja już też się teraz na tym znam i to ja wiem, jak to brzmi najlepiej. Um, ale Krzysiek to odczytał, do tej pory przedstawia tę sytuację inaczej, nigdy się nie zgodzimy do tego, jak to naprawdę było. Um, ja proszę, <laughs> Ale byłam nad morzem i po prostu myślałam, że tam się będzie dało pracować, i nie dało się, i nagrywałam na zupełnie inny mikrofon, daj mi spokój. Zdarzały się oczywiście wpadki, ale to nie były wpadki, bo ja nie słuchałam Krzysia, tylko po prostu zabrałam podręczny mikrofon, który brzmiał okropnie. Małgorzata. Dobra, Wysoki Kapelusz potwierdza, że na temat rodziny Potwornickich powstał film Matka Teresa Odkotów, jeden z pierwszych odcinków Pitbula. Jeden z odcinków Pitbull'a, tego pierwszego serialowego za czasów Dobrego Wegi. Małgorzata pyta, czy. Będzie o tym odcinek. Małgorzata pyta, czy miałaś taki czas, w którym myślałaś o tym, żeby skończyć z nagrywaniem podcastów? Miałam. Ale to był moment. To nie było coś takiego, że ja myślałam o tym jakoś długo. To było coś w rodzaju, nie, mam tego po prostu dość. I te komentarze, i te po prostu napierdzielanie się z ludźmi, którzy po prostu wiedzą lepiej i że to po prostu było ponad moje siły na tamten moment, ale jak widać, nie ściągnęłam. Dumpling. Pociągnę temat czołówki. Czy planujesz zmienienie jej, skoro chciałabyś się skupiać na tym kanale, głównie na sprawach polskich? Good Vibes i czy czołówkę tworzył Krzyś? Eee, czołówkę tworzył Krzyś. Nie. nie. Ja Subskrybentów, żeby zrobić czołówkę. Nie, przepraszam, czołówkę zrobiliśmy razem, bo ja sobie znalazłam wszystkie zdjęcia, i ja znalazłam muzykę, i ja sobie ułożyłam to pod muzykę i sobie to sama zmontowałam. A Krzysiek powiedział: Poczekaj, poprawię to, coś tam dodam, i on dodał te wszystkie takie. Ty mi wtedy nauczyłeś Kena Burns'a, czyli tego takiego oddalania przy przytentowania, e, powiedziałeś, że e, układanie pod muzykę jest klisze, że to nie do końca się zawsze tak robi. I e, najbardziej mi się podoba fragment, który krzysiek do pieściu to jest Elisą Lamb, bo tam jest fragment wideo z windy i tam są bardzo rytmicznie, to wiem, że to brzmi okropnie, ale jakby pod kątem jakby powiedzmy audiowizualnym jest to bardzo fajnie zrobione. Jest montaż syntetyczny, e, jest montaż syntetyczny cokolwiek to oznacza. On dodał te wszystkie dymki, efekt wypalania kliszy na twarzy Majrych hindli eee, Więc to była wspólna robota. Natomiast taki, w, takie, takie ostatnie, wiecie, pociągnięcia pędzlem, takie wykończenia, to wszystko krzyś. Gratulacje, Krzysiu. Mamy razem 140 tysięcy subskrypcji. Natalia, jakie bezpłatne źródła polecasz w tematyce Trukrajem poza YouTube? Pozdrawiam serdecznie. Uwielbiam słuchać twoich odcinków. Przesłucham zdecydowaną większość i ja bardzo rzadko korzystam z YouTube'a, jeśli chodzi o bezpłatne źródła. Tak, mam. Jeżeli dobrze czytam to pytanie, to chodzi o ogólno dostępne źródła, z których potem się robi odcinki. Yy... Polecam książki, polecam prasę, polecam. Yy polecam różne serwisy streamingowe polskie, na których znajdują się archiwalne różne odcinki programów czasami się na to wydaje naprawdę kupę pieniędzy, żeby do tego dotrzeć bo na przykład trzeba, nie wiem, kupić tam dostępy do jakichś starych rzeczy eee, wiem, że na przykład Olga Herring wiem, że kupowała jakiś dostęp w ogóle do archiwum w TVP, żeby obejrzeć jakiś film eee, też jestem w ogóle ciekawa czy może, jak to się robi, żeby kupić dostęp ale to też pewnie jest bardzo drogie Albo nie na, no inaczej, nie należy do najtańszych. Znaczy sam dostęp, może nie, ale potem prawa do wykorzystania. Są ale ona, wiesz, jak nie wykorzystuje. No właśnie, może sam dostęp nie, ale prawa do wykorzystania. Są chore, to są kwoty, słuchajcie, kosmiczne w stylu za y, sekundę? Nie, za minutę. Za minutę? Za każdą minutę każdej sygnatury. Okej, okay, czyli na przykład zamawiam sobie mały fragment, tak, na przykład z ławy tam, nie wiem, oskarżonych, widok tam kogoś i zamawiam sobie... Po prostu chciałabym 10 sekund, więc potrzebuję minuty. I minuta kosztuje 7 tysięcy złotych. a ja wiem, że kosztuje 7 tysięcy złotych. Więc to są w ogóle koszty pierunujące I nie masz praw do emisji, w internecie, emisji w internecie. Nie ma tak. Dlatego internet. też bardzo wiele, jeżeli słyszycie Krzyśka, pewnie słyszycie. Y są takie na przykład rzeczy, które znikają, z, na przykład były w starych platformach, ale na przykład potem w tych nowych znikają, jak one już są takie bardzo legitne. Tak znikają właśnie rzeczy, na które po prostu nie ma koncesji. Koncesji? Kon... Licencje. Jeżeli w latach 70. twórcy zrobili jakiś reportaż i przekazali prawa autorskie telewizji, to nie mogli przekazać praw autorskich na platacy, które jeszcze nie istnieją. No ale jakoś są rzeczy z lat 70., które są na VOD. Nie do końca. Dobra, rozumiem. E, Małgorzata pyta, czy, że gdybyś miała taką możliwość, chciałabyś porozmawiać z którymi ze sprawców? Tak, chciałabym porozmawiać z Katarzyną Orzechowską, z Andrzejem S., który zabił swoją matkę. E, chciałabym porozmawiać... E, nie wiem z kim jeszcze ale na pewno z tymi dwiema osobami. Czy gdybyś otrzymała zaproszenie na warsztaty z więzienia, w którym spotkałaś Małgorzatę Rozumecką, przyjęłaby się? Będę już świadomą, kogo tam spotkasz? No pewnie, żebym poszła. E, co sporo rozmawiajmy o życiu? Jakie plany? E, pogadajmy o życiu. E, tworzą się nowe odcinki. Na pewno będzie trochę o tyłości, ale na pewno też będzie kilka takich związanych w ogóle ze mną, więc e, będą te odcinki nowe. Sandra... E, Justyna, mój facet nie może zasnąć, jeżeli nie usłyszy wieczorem twojego głosu. Jesteśmy twoimi psychofanami. Jak się z tym czujesz? Dobrze. Bardzo dobrze się czuję. Eee, dobra, czytam z YouTube'a. Nie z YouTube'a, tylko z Facebook'a. Czy Magdalena pyta, czy nie czujesz się przytłoczona psychicznie zajmując się przygotowywaniem odcinków, grzebiąc w takiej ilości zła i mroku? Czy są sprawy, do których rozpoczęłaś research? Eee, dobra, to jest kilka pytań, na no, nie już odpowiedziałam. Eee, pytanie, którego nie było: czy masz poczucie, że piąte nie zabija to nie tylko, nie bójmy się tego słowa jakiś rodzaj rozrywki dla słuchaczy, czy jednak odbierasz sygnały, że niesie też wartość edukacyjną? Słuchacze bardziej uważają na siebie czy informacyjną po odcinku, ktoś się zgłasza z nowymi informacjami. Mam takie poczucie, że to jest faktycznie podcast, który ma jakiś wpływ na rzeczywistość. I nawet powiedziałabym, że nie tylko właśnie taką edukacyjną, że bardziej ludzie uważają na siebie, ale oni są przede wszystkim bardziej wyedukowani w kwestiach takich, które są potencjalnie niebezpieczne. Na przykład, dostałam już w swojej jakby karierze bardzo wiele takich wiadomości. Na przykład, że ktoś ma koleżankę, która ma po prostu toksycznego partnera i ta osoba się o tę osobę boi, bo posłuchała odcinka na przykład o Edycie Wieczorek i pomyślała, że to są bardzo bliźniacze mm, sytuacje i co ona ma zrobić. Więc to są takie naprawdę moim zdaniem grube rzeczy, które się dzieją i na które ten podcast ma wpływ i też dlatego go robię i też chyba dlatego robię go o polskich sprawach, bo wciąż wydaje mi się że to jest najłatwiej, najłatwiejszy punkt odniesienia dla nas wszystkich. Ehm. Bartosz pyta, jak nawiązałaś kontakt z Katarzyną Orzechowską? Nie, na, nie nawiązałam z nią e, kontaktu. Mówię o tym, że chciałabym z nią porozmawiać. Natomiast nigdy e, nie miałam z nią kontaktu i pewnie nigdy nie będę mieć. E, kiedy piąty przez dziesiąty z Krzysiem? Krzysiu? Nie kiedy piąty przez dziesiąty z Krzysiem? Nie, nie wiadomo. Pewnie w sierpniu. Agata, czy to masz jakieś to, to. dylematy moralne, typu szczegółowe omówienie obrażeń ofiary podczas kiedy jej rodzina nadal żyje, albo strach przed nadepnięciem komuś na odcisk danym tematem, czy teorią dotyczącą sprawy? Czy masz hejterów? A jeśli tak, to jak to znosisz? Yy. Wydaje mi się. Że w moich podcastach nie ma tak dużego skupiania się na obrażeniach ofiar. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bardzo się staram, żeby to nie były takie właśnie drastyczne opisy. To mnie trochę nawet tak szczerze powiedziawszy nie interesuje. No jeżeli na przykład w sprawie ważne jest to, że sprawca zadał. Tam, nie wiem, na przykład 40 ciosów w okolice twarzy czy szyi, no to trzeba to powiedzieć, bo to jakby świadczy o tym, że najprawdopodobniej była to zbrodnia dokonana przez osobę tej e, ofierze znaną, yy, bo jest to taka zbrodnia yy, na tle uczuciowym, emocjonalnym. Yy. Natomiast miałam kilka takich sytuacji. Na pamiętam, że po odcinku o Jarosławie Otwinowskim bardzo dużo takich komentarzy dostałam. Ej, nie bałaś się o tej sprawie opowiedzieć, i ja wtedy się dopiero zaczęłam cykać. Yy, ale nie, no nie boję się. Yy, hejterów mam. Yy, nie czuję się z tym dobrze, że mam hejterów. Yy, nie wiem. Yy. No, właśnie, kiedyś miałam takie myślenie, że po prostu co ja takiego zrobiłam, że ktoś mnie nienawidzi, ale wiem dzisiaj, że nie zrobiłam niczego, żeby ktoś mnie nienawidził, bo musiałabym chyba zrobić komuś straszną krzywdę, żeby mnie ktoś nienawidził, a tego nie zrobiłam. Yy, więc po prostu ktoś mnie nie lubi i to się zdarza, i myślę, że jako twórca, twórczyni internetowa po prostu się z tym mierzę. Że tak jest. To jest trudne, to nie jest przyjemne, to nie jest łatwe. Ale chyba to jest taka największa lekcja dojrzewania właśnie dla mnie w, chyba w tych latach 30. -tych mojego życia, że po prostu tak jest. I nie muszą mnie wszyscy lubić, i niestety, mam taki minus, że oprócz tych wszystkich plusów, które się wiążą z tym, co ja robię. Z tą popularnością, i tak dalej, no, idzie to, że po prostu się o tym dowiaduje, że ktoś mnie nie znosi i że najchętniej po prostu by mnie wywalił z tego internetu e, i żeby mi zakazał robić odcinków, i żeby mi po prostu wszystko zabrał. E... No ale czy to jest mój problem, że ktoś ma tak silne uczucia negatywne względem mnie, czy to jest problem tej osoby, że takie uczucia ma i musi z nim jakoś żyć? Znowu sobie włączam komenty. Dobra, to poczytam teraz stąd. Co sądzisz o serialu Stranger Things? Dziękuję za odpowiedź. Lubię ten serial. Aczkolwiek ten sezon, który teraz wyszedł, najnowszy, był podzielony na dwie części i tę pierwszą obejrzałam, a tę drugą mieliśmy obejrzeć razem. Tylko byliśmy rozdzieleni, kiedy on wychodził i cały czas się zbieramy do tego, żeby obejrzeć. Krzysiek jest gotowy, żeby go obejrzeć. A mnie te pierwsze odcinki tego sezonu najnowszego po prostu zmęczyły. Były bardzo długie, czy znaczy są bardzo długie. Ta akcja się bardzo wolno rozkręca, więc trochę zbieram siły na to, żeby teraz to obejrzeć, bo jednak stwierdziłam, że chcę obejrzeć finał. Znaczy, to nie jest finał, ale finał tego sezonu. Yy, bardzo lubię atmosferę tego serialu i bardzo lubię muzykę w tym serialu. Niestety, yy, piosenka Running Up That Hill, którą kochałam całe życie, yy, wychodzi mi bokiem. Róża, mnie Twoje podcasty uczuliły na wiele aspektów w życiu, które mogą nieść zagrożenie dla mnie i, na mo i dla mojej rodziny. No właśnie. Yy, Justyna, podejrzewam. Ja zapytam, dołączyłam później, nie widziałam tego pytania na YouTube. Czy jest w planach poruszenie sprawy Krzysztofa Olewnika? Tak. Yy, Tomek. Justyna, zauważyłaś, że ze strony VOD zniknęły wszystkie archiwalne, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Czy wiesz, gdzie można je znaleźć? Podejrzewam, że w archiwum TVP, i jest to straszna dla mnie wiadomość, bo yy, właśnie zostawiałam sobie wiele spraw na, kiedy, na później i miałam po prostu linki zapisane. Teraz z tego, co kojarzę, jak się wchodzi w ogóle na stronę wioditevp.pl, yy, to jest chyba tylko sześć, które się mieszczą w tym sliderze i nie można w ogóle do żadnych starszych dojść. Yy, nie wiem, z czego to wynika. Mam nadzieję, że to jest w ogóle jakiś błąd, ale jest to straszne. I naprawdę, akurat w przypadku tego programu, który jest ultramisyjny, nie rozumiem tego. Pytanie Szynotka od Szynotki. Czy poszłabyś do Stanowskiego, gdyby Cię zaprosił do hate Parku? Mm, nie sądzę. Nie sądzę z wielu względów. Po pierwsze, bym się bała. Mógłabyś mm. się startować w flirtszałach różnych. No tak, mogłabym startować we freak Showach, czego nigdy nie zrobię. Fajnie, że we freakshowach. Może w MMA bym startowała, a nie no we freakshow. Freak Chyba nie, bo nie podoba mi się do końca ten styl, w ogóle mi się nie podoba ten styl rozmowy. Widziałam tam kilka takich rozmów i to było takie po prostu jakby z, ustawianie rozmowy pod konkretną jakoby tezę ja mam do Krzysztofa Stanowskiego jednocześnie olbrzymi szacunek i zachwyt, czasami jego postawą, ale równocześnie tak wiele rzeczy, które on robi, po prostu mi się tak bardzo nie podoba i tak bardzo ich nie lubię i tak bardzo ich nie szanuję, że mam, jak to ładnie po prostu ująć, mam do tego człowieka uczucia ambiwalentne bardzo. Więc nie wiem, czy z takimi ambiwalentnymi uczuciami czułabym się dobrze w tym programie, pewnie nie. No i chyba bym się bała. Yy, już teraz, mówiąc o otyłości, o, o tym, że na nią choruję, że się podałam operacji. No to myślę, że sporo by było tam jakichś dziwnych telefonów, takich myślę, że hejterskich po prostu. Yy, a poza tym, czy udział w tym programie byłby mi potrzebny, nie wiem. Yy, chyba by, Nie, myślę, żebym nie poszła. Yy, Mandaloriana, zobacz, zaadoptujesz grogu. Yy. Cokolwiek to znaczy, myślę, że mój mąż wie o co chodzi. Aha, grogu to jest ten baby, oda tak? Zobaczę. Na razie oglądam wszystko to, co mój mąż chce, żebym oglądała. Ja bym chciała, żebyśmy zaczęli oglądać rzeczy, które ja chcę, żebyśmy oglądali. Nie, nie mówię o ukrytej prawdzie nie Hotel Paradise. Akurat Hotel Paradise to ty chciałbyś oglądać. I to jest największa tajemnica Krzysztofa Kudelskiego, do której się wam w życiu nie przyzna. On y, chciał oglądać Hotel Paradise sezon drugi. Potem namówił mnie na ogląd... Wycieszyłeś mnie teraz? Nie, ale to jest dobry pomysł. <laughs> nie, nie wyciszaj mnie. Potem chciał oglądać sezon pierwszy i bardzo mi namawiał na sezon trzeci, ale zrezygnowaliśmy z tego. E Dobra... Anna Zygmunt, czy będzie odcinek o ojcu Pio? W podcaście o Analizę Michel e, wspomniała pani o ojcu Pio i bardzo mnie to zainteresowało, co pani mówiła, chętnie bym wysłuchała odcinka na ten temat. E, sprawa ojca Pio nie jest sprawą związaną z żadnym zabójstwem, więc raczej nie. E, no, tutaj oczywiście pod tym komentarzem jest o tym, że ja drwie z, z wiary. To jest nieprawda, że ja drwie z wiary. E, nie drwię absolutnie z ludzi wierzących. Mam absolutny y, brak szacunku do wykorzystywania y, po prostu ludzi i naiwności i w ogóle y, czynienia drugim ludziom krzywdy. No i tyle. Dobra, nieważne. Nie będę już się w to drabiać. Y, Justynko, słyszałaś o zabójstwie 37-letniej kobiety w Warszawie na początku tego tygodnia. Dzisiaj mi coś się obiło o uszy, że jest poszukiwany, chyba podejrzany o to zabójstwo jej mąż. Więc y, coś słyszałam, ale naprawdę nie znam żadnych szczegółów. Olga. Czy oglądacie z Krzysiem freakshow'y i czy jesteście na czasie? Zresztą rzeczy dziejących się z nimi, jakieś wywiady, Kejże? Y. Czy to nie jest tematyka, która was interesuje? Nigdy nie obejrzałam ani jednej walki freakshow. Krzysiek też nie? nie? Nie, nie, nie. A czemu się zgrywasz? Przecież ciebie to naprawdę nie interesuje. No, tylko ciekaw ostatnio, czy Jaszka dostanie, czy nie dostanie. Aha, no to to, to to jest ciekawe, no bo to jest jakby tutaj, tak, ale nie oglądamy tego w ogóle. Yy, mamy znajomych, którzy to oglądają, bardzo im się dziwimy. Pozdrawiam serdecznie Martę Niemirę, yy, ile Zająca. <grych> ale yy, nie, dla mnie, to, ja w ogóle po prostu nie lubię tego rodzaju sportu. Ja na przykład się dziwię, że boks jest sportem. Wiem, że być może to zabrzmi kontrowersyjnie. Ale po prostu w boksie jest coś takiego, co jest dla mnie po prostu chwila, To, to jest fair play i tak dalej, i mamy po prostu się wspierać, a się lejemy. Jest to dla mnie po prostu dziwne. Czy były jakieś sprawy, w których oskarżono i skazano kogoś, kto według Ciebie był niewinny? Tak, myślę, że tak, no, sprawa państwa, zabójstwa pani i córek Jeger, Beata chyba się nazywała ta pani, przez męża i ojca dziewczynek Darusza Jegera, który był za te zbrodnie skazany i został uniewinniony. Na pewno sprawa Beaty Pasik, ja nie wiem czy ona jest niewinna, ale jakby tak wiele rzeczy wskazuje na to, że, że tak. Że miałam takie poczucie, że ona jest niewinna. Ym... Boże, czy coś teraz mi przychodzi do głowy? Trochę Marta Herda. Naprawdę się zastanawiam naprawdę się zastanawiam o tak. Ym... Więc to są takie trzy sprawy, które mi na szybko przyszły do głowy. Hej, czy będą odcinki z mojego rodzimego miasta, czyli z Zabrza? Tak, będzie odcinek na pewno o Sylwii i Szczyłowicz, ale z tego co wiem, to kontakt z jej rodziną jest dość utrudniony. Natomiast jest dużo źródeł, na podstawie których mogłabym opowiedzieć tę historię. Tym bardziej, że to jest taka sprawa też fizycznie bardzo mi bliska, ponieważ należałyśmy do tej samej parafii. I to takie. Ja Sylwii nigdy nie poznałam, bo była młodsza ode mnie. No, ale to są jakby dosłownie moje rejony. First site, dzień pogodno, pisałem, ale niestety nie dostałem odpowiedzi. A sprawa pilna, chodzi o pomoc niewinnie skazanemu. Napisz do mnie, proszę, maila na adres po małpa nie Napisz w temacie, że to chodzi o to, i e, przeczytam tego maila, pewnie nie dziś, ale jutro. 20n, 20n, 20n pisze: Jestem Twoją fanką od samego początku. Pię piąte nie zabija i uwielbiam. Kilkukrotnie padały pytania o aktualizację spraw. Potwierdziłaś, jednak do tej pory nic takiego nie było. Czy jest na to szansa? Zapraszam do odsłuchania odcinka setnego, który się pojawił dzisiaj. I tam omawiam każdą opublikowano do tej pory sprawę na kanale tym tutaj, na którym teraz jesteśmy więc zachęcam do dwu i pół godzinnego posłuchania aktualizacji na temat spraw różnych e... E... B -b 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 -b. Agnieszka Iwańska prosi o pozdrowienie na poprawę humoru, bo wszystko jest mi pod górę Agnieszka Iwańska Serdecznie Cię pozdrawiam, będzie lepiej, chociaż tak bardzo trudno pewnie jest to teraz e, poczuć i uwierzyć w to, ale na pewno będzie lepiej. Um, Olga. Lubię takie live'y, gdzie faktycznie można mieć z tobą jakąś interakcję, jako mieszkanka Częstochowy. Czy słyszałaś o morderstwie córki i matki? Wieczorek z lutego. Czy planujesz zrobić o tym odcinek? Właśnie, w odcinku setnym ja chyba trochę pomieszałam sprawy, ale mówiłam na pewno o zabójstwie właśnie tych pań, bo mówiłam o tym nazwisku, że ono jest dość pechowe, ponieważ e, Iwona Wieczorek, Edyta Wieczorek, tutaj te, te panie Wieczorek, e, ale ja to pomyliłam z tą sprawą e, tego Jacka Jaworskiego, który jest po... Szukiwane, bo on też był z okolic Częstochowy, także prostuję to, że tutaj się pomyliłam. To nie jest ta sama sprawa. Jeżeli będzie więcej informacji, a nie wczytywałam się na razie, nie zagłębiałam się w tę sprawę, no to jasne, że tak. Sinotka pyta, czy myślałaś, żeby zrobić wywiad z batą Pasik? Nie myślałam i z tego, co wiem, to chyba to wygląda w tym świecie takim reportersko-dziennikarskim tak, że jeżeli jest taki bardzo Głośny temat, który dany dziennikarz a wiem, że tutaj to jest chyba Grzegorz Głuszak. Z uwagi z superwizjera bardzo mocno od samego początku. To to jest trochę tak, że to jest taki temat trochę na wyłączność, takie mam wrażenie nie wiem, czy bym chciała z Beatą porozmawiać. Pasik. Hmm. Mogłabym w sumie, ale nie mam jakiejś takiej silnej potrzeby. Mm, nie wiem. E... Daniel, cieszę się z bycia twoim fanem od kilku lat. Justynko, może kiedyś udałoby ci się zrobić jakiś podcast z Michałem Fajbusiewiczem, razem byście omówili głośne sprawy. Dwie takie osobowości razem. Hmm. To mogę wam powiedzieć, bo chyba tego nie mówiłam tutaj gdzieś w tych grupach piąto niezabijajowych. Widziałam się z Panem Michałem w kwietniu albo w marcu, bo na pewno była zima albo taka wczesna wiosna i widziałam się z Panem Michałem. właśnie w takim trochę celu wyjaśnienia jednej ze spraw, która mnie bardzo frapuje. Eee, może pomyślę o tym eee, myślę, że to na pewno by było coś fantastycznego tym bardziej, że pan Michał ma niezwykłą pamięć no i jego doświadczenie kilkudziesięcioletnie pracy w telewizji i kontaktu z rodzinami i też dostęp do pewnych informacji jest piorunujące i takie po prostu chyba nie do przebicia przez nikogo eee, pomyślę o tym, dziękuję bardzo mm. Katarzyna, hej, zrobiłaś już 100 odcinków. Czy zastanawiałaś się skąd w ludziach tyle zła? Czy myślisz, że wszystko zaczyna się w dzieciństwie? Myślę, że nie. Myślę, że nie wszystko zaczyna się w dzieciństwie, bo są sytuacje, które doprowadzają do zabójstw, no nie wiem, chociażby w afekcie, albo takich zabójstw, które wynikają z jakiegoś, nie wiem, namówienia do czegoś. Natomiast. Dobra, nie chcę teraz baboli głupich mówić, ale jest wiele takich przykładów, na przykład seryjnych zabójców, którzy mieli potworne dzieciństwo. Ale Jezu, ja teraz nie wiem, czy mi się to przyśniło, czy to po prostu gdzieś czytałam. Dobra, to nie będę takiej rzeczy mówić. Ale wydaje mi się, że to nie do końca jest prawda, że, że to jakby u wszystkich się sprawdzało. Więc myślę, że nie wszystko się zaczyna w dzieciństwie jeżeli chodzi o naszą psychikę no to tak, wszystko się zaczyna w dzieciństwie ale myślę, że nie wszystkie zabójstwa są podyktowane tym że kiedyś coś nam się stało w dzieciństwie, czasami po prostu może na przykład nami podyktować strach chęć zemsty no różne skrajne emocje Klaudiusz czy poruszysz sprawę Eweliny Bałdyki w piąte nie zabijaj, co o tej sprawie myślisz? poruszę tę sprawę i szczerze powiedziawszy, nie wiem jakim cudem ja w ogóle ją myliłam z zupełnie inną sprawą. Takiej dziewczynki, która została. Najpierw zaginęła jej harowerem, potem się okazało, że została. Jej życie zostało odebrane przez tam jakiegoś wujka. I jak zaczęłam tę sprawę konkretną śledzić, to po prostu miałam takie, ale chwila, 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 to brzmi po prostu jak sprawa olewnika. Jeszcze w ogóle ten sam biznes mięsny. W ogóle tam te rodziny się gdzieś tam przenikają. W ogóle o co chodzi? E, I tak na pierwszy rzut oka ta teoria spiskowa o tym, że Ewelina żyje jest dla mnie jak najbardziej taka prawdopodobna. Znaczy na ten moment. A liznęłam temat bardzo pobieżnie, więc e, jakby rozumiem te teorie spiskowe na ten temat. Kacper. Hej Justynko, nie wiem, czy już była o tym mowa w dzisiejszym live, ale pamiętam jak w pierwszych podcastach Iwona wieczorek Małgorzata Śniegła wprowadzałaś wzmianki na zasadzie wyrwanych z połowy nagrania fragmentów na początek. Moim zdaniem był to bardzo zachęcający wstęp do, przesłuchania odcinka, do e, przesłuchania odcinka drzewko w sprawie Iwony było bardzo zbudowało napięcie i byłoby super, jeżeli przemyślałabyś opcję powrotu do takich wstawek ściskam gorąco. E, mówisz masz. Myślę, że zrobię tak w następnym odcinku. I nawet wiem, nawet wiem, co dam na początek. Bardzo dobry pomysł. Nie wiem, czemu z tego zrezygnowałam. Nie mam pojęcia. Ewa, czy jest Ci trudniej zabrać się do odcinka Piąty, nie zabijaj, kiedy czujesz się szczęśliwa? Pytam, bo ja zauważyłam u siebie niechęć do trukrem, kiedy u mnie prywatnie wszystko dzieje się dobrze. Tak miałam z tworzeniem. Podcastu Pio, y, pogadajmy o życiu, gdzie on najlepiej funkcjonował w czasie, kiedy pracowałam w biurze i po prostu byłam tak tam nieszczęśliwa, że szok. To samo świetnie funkcjonowało w przypadku bloga. Natomiast w przypadku True crime, y, nie ma to absolutnie wpływu na to, y, jakby moje samopoczucie, czy jestem szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, nie ma na to. Y, Wpływu. Wręcz mam wrażenie, że kiedy jestem nieszczęśliwa, to po prostu bardzo źle się czuję i wtedy nie mam siły na nagrywanie. Więc raczej muszę być w dobrej formie, żeby nagrywać. Hmm. Martka pyta, czy uważasz się za najlepszą podcasterkę kryminalną? Oczywiście. Dobre pytanie. Ale nie można na to pytanie odpowiedzieć. Czy w sensie. Hmm... Powiem inaczej. Zakładałam podcast Piąte nie zabijaj, e, ponieważ chciałabym usłyszeć. E, chciałam wtedy usłyszeć historie kryminalne, opowiedziane w, w sposób, w jaki nie słyszałam, żeby ktoś się opowiadał. I stworzyłam coś takiego właśnie, co odpowiadało tej potrzebie. W sensie zrobiłam to tak, jakbym sama chciała tego słuchać. Więc. E, Odpowiedziałabym na to pytanie tak, że ja sama bym siebie słuchała na pierwszym miejscu. <laughs> Ale czy ja się uważam za najlepszą podcasterkę kryminalną? Ostatnio przeczytałam e, komentarze jakiś na swój temat, że jest dużo więcej lepszych podcasterek ode mnie. E, I uważam, że to też jest prawda, no bo pewnie dla kogoś ktoś inny będzie lepszy. E, jestem najlepsza, jaka mogę być. I chyba statystyki mówią, że jestem najpopularniejsza, więc może jestem najlepsza. Nie wiem. Jest to bardzo myślę. Yy... Subiektywna opinia, szczególnie z moich ust. Yy... Nie wiem. Jesteś najlepszą podcasterką w tym domu. Jestem na pewno najlepszą podcasterką w tym domu. Yy, albo jestem najlepszą podcasterką na tym live, kryminalną. <gryminalnym> Czy próbowałaś się kiedyś skontaktować z mamą Iwony Wieczorek, a jeśli nie, to czy zamierzasz? Nie zamierzam. Yy, I nie zamierzam, dlatego że wydaje mi się, że pani Iwona jest... Yy, ona ma na imię Iwona. Yy, pani Iwona jest po prostu chyba bardzo rozchwytywana przez dziennikarzy i ja po prostu nie chcę dokładać tego, wiecie, kolejnego jakiegoś tam dziennikarskiego yy. Kamyczka do jej ogródka. Nie, nie, nie mam. Może kiedyś, jak ta sprawa się wyjaśni, to może. W sensie nie chcę, jakby wiecie, grzebać w patykiem w tej, tej cały czas niezagojonej ranie, więc, yy, więc na ten moment nie. Tomasz prosi o kolejny odcinek: Najgorszej randki na świecie. Yy. Teraz takie odcinki robi Dramcia i jest to podcast Pechowelowe. Bardzo wam polecam więc jeżeli ktoś jest głodny takich odcinków to zapraszam tam, może powstanie taki, taki odcinek Olga, gdyby plany odcinku o Oli i Oliwi wieczorek e, faktycznie zaczęłyby się realizować to chętnie podzieliłabym się lokalnymi wiadomościami plotkami, jakimiś filmami czy zdjęciami w terenie e, Olga, proszę Cię żebyś do mnie po prostu napisała maila na adres po małpa niezabijajpl e, będzie nam po prostu łatwiej ten kontakt utrzymać, bo tutaj po prostu nie zapamiętam Monika, fotografia emocji. Natknęłam się ostatnio na całkiem podobny do twoich podcasty, styl, muzyka. Co o tym myślisz? Yy. Nie wiem o jakim podcaście mówisz, chyba że to się nazywa Fotografia Emocji, ten podcast. Nie, yy. nie, to jest nazwa użytkownika. Aha. Yy, wiesz co, no nie wiem, jak bardzo jest to podobne, bo było kilka takich osób, które była taka pani, która wzięła logo w ogóle. Czy nie takie samo, jak ja, ale to były usta. Pamiętasz? Coś tam też to się jakoś nazywało w skrócie PNZ PNZ w skrócie. I też to właśnie było czarne, jakieś takie. W sensie, ta identyfikacja graficzna była bardzo po prostu zerżnięta, taka po prostu zerżnięta ja do tej osoby napisałam, ale to nie była niemiła wiadomość, tylko że na zasadzie po prostu rób te podcasty, tylko wymyśl sobie swoją rzecz, nie? Bo to po prostu nigdy takiej osobie nie posłuży. Też była kiedyś taka osoba, yy, która uważam, że miała duży, ma dalej duży talent i chyba nie robi już podcastów, ale też widziałam tam takie mocne inspo i ta osoba się bardzo często mnie pytała o różne rzeczy i po prostu nagle zauwa zaczęłam zauważać te rzeczy w tych podcastach i też już miałam taki moment, że powiedziałam, że wiesz co, myślę, że to po prostu jest za dużo już w tym momencie, nie? że jakby spoko, fajnie, jestem zaszczycona, że jestem dla ciebie wzorem, ale jakby między inspiracją, na przykład w ogóle czym jest dla mnie inspiracja, na przykład dla mnie Jaśmin i Marcin i kobieta z Izdal to były inspiracje do zrobienia Piąte Nie Zabijaj. To znaczy, że tematyka i to, że ktoś to robi, że komuś to wychodzi, to była dla mnie inspiracja. Eee, Przed film e, Julia i Julia jest dla mnie inspiracją. Co nie znaczy, że jakby gotuję, wiecie, i robię film taki sam jak to. Natomiast e, jakby taka kwestia właśnie kopiowania czyichś pomysłów, no nie wiem. No, z drugiej strony mówi się, że to kop kopiowanie jest tak najwyższą formą e, uznania, czy coś takiego, więc najwyżej mi podeśli, jeżeli uważa, że to jest takie plagiatowanie, ale. Nie wiem, co o tym myślę. A wiem, co o tym myślę. Uważam, że osoba, która się nie wyróżni z, z sobą i nie będzie jakby sobą, w tym, co robi, nie będzie autentyczna, prawdziwa. Po prostu się nie wybije. Bo będzie. Czyjąś kopią, ale zawsze kopią. Nie oryginałem. Oryginałem może być tylko ten, kogo się kopiuje. Więc to po prostu nikomu nie służy. I mówię to naprawdę y, z czystego serca i po prostu róbcie. Jeżeli ktoś chce robić podcasty, to niech je robi po prostu po swojemu, w swoim stylu. Yy... No też tych stylów nie jest jakoś milion pięćset, nie? Czyli nie można koła wynaleźć na nowo. Yy... Marta Dobry wieczór, bardzo lubię Panią i Pani twórczość, podziwiam Panią i Pani zdolności, dobrze Pani wygląda, trzymam kciuki za dalsze sukcesy i pozdrawiam Marta z Mazur. Pozdrawiam, bardzo dziękuję za te wszystkie bardzo miłe e, komplementy. Torpeda, dzień dobry. Czy uważasz, że chłopak oskarżony o zabójstwo Michała Szwedka faktycznie był jego sprawcą? Jedna z bardziej frapujących spraw na kanale, choć w sumie wszystkie frapujące. Uważam, że nie był e, faktycznym sprawcą tej zbrodni. Mówię zresztą o tym właśnie w tym najnowszym odcinku numer 100. Z tego co kojarzę, Piotr został uniewinniony. E, no i cóż, nie chcę nikogo znowu rozczarowywać negatywnymi. E, Historiami na temat kościoła, ale wydaje mi się, że wszystkie drogi prowadzą na parafie. Um, I myślę, że Piotr był po prostu bardzo łatwym celem e, do tego, żeby po prostu na niego zwalić winę. E, wydaje mi się, że nie był sprawcą. Ja to tak odczuwam, że to nie był sprawca, no ale to są moje odczucia. E, Mijama, czy czujesz czasem duchową obecność ofiar ze spraw którymi się zajmujesz, czy jako ateistka zupełnie się od tego odcinasz? Po pierwsze nie powiedziałabym, że jestem ateistką, raczej jestem e, agnostyczką, w sensie nie wykluczam. Nie wykluczam, ale nie... Nie wiem, no nie czuję tego jakby. Natomiast mam wiele takich w życiu sytuacji, które są bardzo metafizyczne, takie w sensie jakby ponad, ponad moje zrozumienie w ogóle takie, wiecie, naukowe, takie doświadczalne i, i to sprawia, że, że, że dlatego jestem agnostyczką, że po prostu jest coś więcej w życiu. Nie mówię, że jakiś inny wymiar czy cokolwiek, być może tak, nie wiem, ale czasami po prostu czuję że coś jest... Nie, myśmy ostatnio mieli taką sytuację, nie? Że coś było takiego... Do czego ty słyszysz w tych słuchawkach? <grym i> Okej, okay, jasne. E, ale nie mam czegoś takiego, że czuję jakąś duchow, duchową obecność. Miałam coś takiego z Olgą Hepnarową, że ta postać tak po prostu mną wstrząsnęła, że przez bardzo, bardzo długi czas yy, miałam coś w rodzaju takiego czucia czyjejś obecności, ale to nie tak, że cześć Olga, jesteś tutaj, <grym> tylko to było takie yy, obcowanie z tą postacią, ale po prostu może to wynikało z tego, że bardzo głęboko weszłam jakby w tę postać. Mm. Bardzo ciekawe pytanie. Bardzo za nie dziękuję. Na pewno się nie odcinam. Ale jeżeli bardzo głęboko wejdę w jakąś sprawę, to czuję te osoby. Jacek, czasem wspominasz o, równych twórcach, o różnych twórcach podcastów, o tematyce kryminalnej. Czy spotkałaś się kiedyś z podcastem szeptanki? Masz jakieś zdanie na temat jej twórczości? Ja uwielbiam szeptanki. I to jest taki podcast, którego ostatnio właśnie nie słuchałam szeptanek. Ale to dobrze, że ich nie słuchałam, bo ja uwielbiam taki, taki, takie słuchanie napadowe. Yy, I lubię jej podcast. Bardzo lubię yy, po prostu wrażenia dźwiękowe, które ten podcast ze sobą niesie. Yy, bardzo bym chciała, bo mam wrażenie, że, że to jest podcast czytany, bo to też słuchaj czasami po języku, który jest perfekcyjny, co też jest oczywiście olbrzymią zaletą. Bardzo bym chciała, żeby mi kiedyś Szeptamki tak po prostu coś opowiedziały tak, tak do ucha, na dobranoc. Jest to dla mnie bardzo przyjemna. E, e, bardzo przyjemny po prostu podcast. I takie doznania mam bardzo przyjemne, estetyczne. Martka, czy masz pewien rodzaj uzależnienia od spraw kryminalnych? Czy musisz co jakiś czas odkrywać nowe sprawy, bo czujesz swego rodzaju pustkę? Totalnie tak. Ale nie nazywałabym tego uzależnieniem, bo to nie ma takiego wpływu na moje życie negatywnego, ale e, tak. Mam, mam, mm, mam. coś w rodzaju takiego e, podniecenia, jak widzę na przykład, że na Netflixie wjechały jakieś nowe crime'owe dokumenty. Mam takie właśnie. Dziwisz się? Nie, nie. Zawracam raz, zaraz do tego dojdziemy. Yy, m, tak, mam po prostu. No to chyba nie wiem, czy to można nazwać pasją, no, ale no raczej tak, no bo to jest po prostu coś, czym ja się szalenie interesuję i, i chcę cały czas dowiadywać się coraz więcej. Maciek. Yy, pozdrawiam serdecznie Maćka. Maćka. Czy, pojawiają się, czy pojawią się jakieś inne przypadki zabójstw z miejscowości według niektórych na Śląsku, w którym na noc zwija się asfalt. Muszę oczywiście dowiedzieć się, jakie zbrodnie powstały w tym miejscu poza słynną Katarzyną Właśniewską. Piotr, w Chrzanowie początkiem lat 90. miało miejsce zabójstwo Doroty Mianowskiej. Czy słyszałaś o tym? Nie mam pojęcia, jak to się skończyło. Czy w ogóle zostali złapani sprawcy? Robię sobie Nie słyszałam o tym nigdy, ale chętnie sprawdzę. Rysuję dźwięki. Dwa pytania jeśli można. Jeden. Jak myślisz, która z osób zaginionych opisanych w Twoich podcastach może nadal żyć? Dwa. Czy jest sprawa, której motyw przebieg są dla Ciebie po ludzku niezrozumiałe? Yy, dobra, to jeden. Yy, która z osób yy, opisanych w, tych zaginionych, która może żyć? Yy. Nie wiem, czy to jest możliwe ze względu na wiek, ale może pani Kazimiera Zaręba? Bo wydaje mi się, że jeżeli kobieta by zmarła, to po prostu znaleziono by gdzieś zwłoki i raczej byśmy się dowiedzieli, że zostały takie zwłoki znalezione. Więc może było tak, że ona po prostu została przez kogoś przygarniona, przygarnięta i ktoś się nią zaopiekował na Litwie. Więc to jest taka, takie zaginięcie, które mi się wydaje. Um... A, i rodzina bogdańskich. Uważam, że rodzina bogdańskich uciekła. To jest, jakby, moja teoria. A druga, czy jest sprawa, której motyw przebieg są dla ciebie niepoludźko niezrozumiałe? Oczywiście, y, zabójstwo całej rodziny perzyńskich. Zabójstwo dokonane przez Kajetana Poznańskiego jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. To są takie dwie zbrodnie, które mi na pierwszy rzut oka przychodzą do głowy. Są takie zbrodnie, które. Szymonka zbędzie na Boże Najświętszy. To jest po prostu dla mnie jakiś dramat. Jan Kowalski pisze. Moja sześciomiesięczna córka uwielbia Ciebie słuchać. To znaczy Twoja linia głosu. Całą noc mamy Ciebie włączoną i opowiadasz nam do snu. I co pięknie mała nie budzimy się w nocy. Jest to dla mnie bardzo <śmum> skrybające Ale <śmum> biorąc pod uwagę, że jednak pewne rzeczy mają wpływ na rozwój e, potem osobowości w dzieciństwie. E, jak córka zacznie kumać, co się do niej mówi, to może jednak te treści trzeba wyłączyć. Bo e, moje siostrzeńcy, którzy mają, już są trochę starsi, od, może puszczać od tyłu, dokładnie. Są trochę starsi, to generalnie ja kiedyś właśnie e, pra, z moją siostrą pracowałyśmy nad jakimś odcinkiem. No i właśnie Leoś, który wówczas miał 3 lata, powiedział, no bo mamusia pracuje i e, 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 mamusia szuka osób, które zabiły panie, panią. I tak takie to było właśnie. A, a o cioci wie tyle, że ciocia pomaga znaleźć osoby zaginione, tak babcia powiedziała. E, więc myślę, że dzieci bardzo dużo szybciej... W, Rozumieją, co się do nich mówi, niż nam się wydaje. E, Szinotka, czy po tym, jak odpowiedziałaś na, odpowiedziałaś na krytykę Janusza Szostaka na temat Twoich podcastów, to miałaś z nim jeszcze jakiś kontakt przed jego śmiercią? Nie miałam kontaktu, natomiast e, skontaktował się ze mną syn pana Janusza po jego śmierci e, i zaproponował mi jakąś współpracę. I ja naprawdę nie pamiętam, jak to się dalej potoczyło. Sprawdzę. Następnym kiłę może odpowiem na to pytanie. Eee... Dumpling. Czy masz jakieś swoje guilty pleasure? Mam. Ukrytą prawdę mam. Eee, nie, Jezus, co ty masz z tym hotelem para jest tego nie oglądałam już od dwóch lat. Ostatnio mam tak, bo się opaliłam u mojej babci i po prostu uwielbiam sobie zdzierać skórę tą, tą która no wiecie, tą taką schodzącą skórę, nie? To to bardzo lubię. Moje guilty pleasure portale plotkarskie. I ostatnio to są głupie komedie, takie takie naprawdę ale w ogóle chodzę do, na, na manikier do takiego salonu. Salon Wisła polecam w Warszawie. I tam jest takie zwyczaj, że się często puszcza filmy. I po prostu uwielbiam trafić na początek filmu. I to jest komedia romantyczna. I przez cały manikier jestem w stanie obejrzeć jedyny przed film. I po prostu uwielbiam komedie romantyczne. Yy, ostatnio. Gdzie Donate? O właśnie, nikt mi nie daje donate'ów, widzisz. Jezu, węglarz! Pozdrawiam! Marcin! No Boże! kiedyś ci napiszę na jaki, że mierzę, mierzę tym co mi kiedyś powiedziałeś jakby swoje życie obecne o, powiem ci potem co, o co mi chodzi Marysia cześć, czy kiedyś będziemy mieć okazję wysłania jakiegoś audiobooka przy użyciu twojego głosu audiobook mojej książki jest czytany moim głosem i tak chyba będą, będą takie jakieś rzeczy, ale nie wiem Wiola Cześć tenko, jak myślisz, jaki będzie wyrok w sprawie kryptonim skóra? Sprawa jest mi szczególnie bliska, bo mieszkam w bloku obok oskarżonego. O oh, wow. Szczerze powiedziawszy, nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Ponieważ tak jak patrzę na tę sprawę, przyjmując winę Roberta J, to jest tak, na Bank jest winny. Ale potem, jak patrzę na te wszystkie wątpliwości i brak, yy, mam wrażenie, brak dowodów takich rzeczowych, ale przynajmniej może o nich nie wiemy po prostu, to już nie jestem taka pewna. Będę dmuchać nos. Czekaj. Dalej. Małgorzata. Czy nie denerwują cię pytania typu kiedy odcinek, kiedy w końcu opowiesz o sprawie XYZ? Nie, już mnie nie denerwują. Mam wrażenie, że w ogóle tych pytań jest mniej, odkąd zaczęłam mówić, że po prostu ich nie lubię. Stenia, ja mam, ja mam powyżej 70 lat i słucham namiętnie. Wkrótce będę na bieżąco. Bardzo panią pozdrawiam. Martka, czy myślałaś o tym, żeby zrobić nowy podcast ze sprawami z zagranicy? Nie wiem, czy nowy podcast, ale może po prostu będę robiła jakieś sprawy z zagranicy, ale raz na jakiś czas myślę. Klaudiusz, jak plany z domem? Nie boisz się, że mieszkając z siostrą, blisko wasze relacje się popsują? Większość życia mieszkałam z siostrą i nasze relacje się nie popsuły. Yy, co? Ile? Od węglarza dostałam? 47 zł. Klaudiusz, wow, bardzo dziękuję. Widzisz, musiał przyjść tutaj węglarz, z którym kiedyś pracowałam. Marcin Węglarz, cudowna osoba. Poczęstował mnie kiedyś ciastkami i nie powiedział, co to są za ciastka. <grywam> bardzo wyluzowana w pracy wtedy. <grywam> Dzięki, Mar Mar Mariusz. Dzięki, Marcin. XXXXXX, witaj. Czy jest szansa na odcinek o Joachimie Knichale z Piekar Śląskiej? Jeśli tak, to kiedy? Ten odcinek powstał już. Jest to w płatnym audioserialu pod tytułem Pod Czarną Ziemią. Jest to pięcioodcinkowy audioserial. Trzy odcinki są poświęcone, jakby to jest taka płynna historia w sprawie wampira z Zagłębia i potem to się przechodzi właśnie w sprawie Joachima Knychały. Można ten serial znaleźć na stronie www.podczarnąziemią.pl Serdecznie polecam, a 5 zł z każdego odcinka przekazywanych jest fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. O, tak, tylko co pamiętam? Stania pyta, gdzie można kupić książkę Małe Końce Świata? Na stronie internetowej www.małekońceświata.pl. Bardzo serdecznie polecam. W bardzo niewielu księgarniach ta książka jest dostępna, bo po prostu nie była wydawana w takim ogólnym obiegu. Nie wiem skąd w steniu jesteś. Jeżeli z Warszawy, to na ulicy Oleandrów 5 jest taki sklep, który nazywa się Ello, i tam na pewno książka jest. Ale jeżeli miałabyś problem z kupieniem, to po prostu powiedz mi, i ja to dla ciebie załatwię i prześlę ci książkę. Loko. Fajny secik. Widzę, że operator ogarnięty. Światło ładnie ustawione, ładna ekspozycja. Zawodowo się zajmujecie operatorką czy hobby? Krzysiu, czy ty sobie piszesz sam te komentarze? Mój mąż, mój, mój, ten operator, to jak się ostatnio ktoś tam dowiedział, bliska mi osoba. Jest to mój mąż, Krzysztof Kudelski, który jest operatorem i montażystą. Siedzi w zawodzie od wielu, wielu lat. Więc bardzo lubi po prostu się tym zajmować. Jest perfekcjonistą i nie pozwoliłby mi wystąpić tak po prostu. O. Justyna. O, jak się posypały najty Kurczę, nie mam jak zrobić, ale kupuję płatne odcinki. Nie, czy nie będę mówiła, że macie mi nie wysłać hajsu? To jest bardzo miłe, dziękuję bardzo, e, ale nie musicie oczywiście. Hitch Hicks, mój narzeczony, uczy się polskiego wieczorem dzięki Twoim podcastom. Pozdrawiamy z czeskiej Pragi, kocham czeską Pragę. E, dziękuję za Joachim blog. mieszkałam blok obok, mój dziadek pracował z nim w kopalni, bo że się do takich rzeczy dowiaduje. Ja nie lubię mówić wcześniej o jakiejś sprawie robię, bo chciałabym, żeby... Wiem, że czasami są osoby, które nie wiedzą nic o danej sprawie i słyszą o niej pierwszy raz ode mnie. Ja uwielbiam takie właśnie takie sprawy trafiać i po prostu jestem wtedy zafascynowana. Przez wczoraj o takiej sprawie słuchałam, do snu sobie włączyłam właśnie jakieś tam zagraniczne coś i Boże, taka była sprawa, która mnie tak wciągnęła, była strasznie brutalna, ale przerażająca i właśnie zasnęłam o czwartej, nie fajnie. Y Marta Wieczorek. A nie czytasz audiobooku u Światusów? O! Opublicznili. Nie wiedziałam, że go opublikowali już, ale tak, czytam audiobook u Światusów. E Węglarz pyta. Jeżeli Darek to Dariusz, to czemu Marek to nie Mariusz? Kurde, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. E I najbardziej nie rozumiem, dlaczego Aleksandra to Ola. Po prostu tego nie rozumiem, autentycznie. E czy zrobisz odcinek e, o Monice Wiłgorskiej Wilg Stanewicz? To sprawa idealnie pasuje do Twoich podcastów. E, robię sobie screena. I e, zobaczymy. Czy istnieje jakiś sprawca, którego jest Ci zwyczajnie szkoda? I jeśli tak, to czy czujesz się z tym wewnętrznie źle? Są takie osoby. I nie czuję się z tym wewnętrznie źle, yy, bo uważam, że yy, hmm. nie wiem, co uważam, ale nie czuję się z tym źle, yy, chociaż jakby nie za bardzo lubię wchodzić w dyskusję na ten temat, bo właśnie nie chcę być nigdy źle odebrana. Na przykład kiedyś pamiętam, wiem, że to teraz będzie albo no to mówił mi zaraz odcinek zdejmu, Wydaje mi się, że część osób takich, które na przykład dokonywały zbrodni, ze względu na to, że same były bardzo krzywdzone i na przykład miały jakieś bardzo duże zaburzenia w jakichś tam sferach różnych seksualnych, emocjonalnych i tak dalej, to mogę na pewno powiedzieć, że zwyczajnie w świecie po ludzku jest mi żal Joachima był bezwzględnym i brutalnym zabójcą, ale z drugiej strony chyba nie spotkałam się z nikim, kto byłby równie autorefleksyjny, kto by wyraził e, skruchę, kto by po prostu próbował zrozumieć, co mu się stało. Wydaje mi się, że akurat to jest ten przypadek, w którym dzieciństwo i to, w jakim domu wzrastał, i w jakim otoczeniu wzrastał, że był za polski dla Niemców, za niemiecki dla Polaków. No, jak, jakoś go i, to, i w ogóle te wszystkie, jakby. No, nie wiem, po prostu mam takie, wiem, że trochę się źle czuję z tym, źle się czuję, mówiąc o tym, bo ten za chwilę boję się zawsze wyciągania z kontekstu takich rzeczy. Ale autentycznie to jest taki człowiek, że jak czytałam jakieś materiały, jakieś jego zeznania, oglądałam tam jego, jego wypowiedzi w różnych materiałach wideo, to pamiętam, że jak robiłam właśnie ten audioserial pod Czarną Ziemią, to, to pamiętam, że się po prostu popłakałam. Że tak strasznie mi było szkoda tego człowieka. Oczywiście absolutnie nie usprawiedliwiając jego czynów, on zasługiwał. Znaczy nie, nie na śmierć, bo ja nie jestem zwolenniczką kary śmierci. Ale wydaje mi się, że to był ten człowiek, który wcale nie musiał mm, robić tego, co robił. O Jezu, ile pyta? Czy zauważyłaś większą kondensację zbrodni w jakimś regionie Polski? No, jak się okazuje, to na południu. Mm, ale to jest pewnie nieprawda. Yy, jakoś mi się wydaje, że w Krakowie jest bardzo dużo zbrodni. Będzi, Sosnowiec. Yy. Myślę, że to, czy ja zauważyłam czy nie wynika z tego, o jakich zbrodniach po prostu się dowiedziałam i jakie zbrodnie do mnie dotarły, i o jakich zbrodniach po prostu mówiono w mediach. Yy. Ale jeżeli bym miała podawać jakieś takie siedliska zbrodni, to, to bym powiedziała Małopolska chyba najbardziej. A tam mało ludzi mieszka? No tak. Hmm. Jakie to uczucie pracować kiedyś dla Pudelka, a teraz występować w artykułach w roli głównej? Hmm fajne uczucie, tak mi się wydaje, że to jest takie, jak, nie wiem jak to powiedzieć, znaczy ja się boję w ogóle występować na Podelku, bo tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo się boję tego, czy ten artykuł będzie pozytywny, czy negatywny. Komentarze nie czytam, więc po prostu tylko się mogę domyślać, co tam się dzieje. Ale to mi pokazuje, że po prostu przebyłam jakąś taką gigantycznie długą drogę od takiego anonimowego pismaka Hmm, zresztą ja się swojej pracy na pudelku chyba wstydzę. Hmm, co, kiwasz głową? Czy znaczy, fajne uczucie jest y, związane z tym, że mówię moim zdaniem o bardzo ważnej sprawie i może przełamuję jakiś temat tabu i że pudelek to podchwytuje. O tak, z tego jestem bardzo szczęśliwa. Czy uważasz, że sprawa Małgorzaty Śnieguły, pyta Marzena, ma szansę na wyjaśnienie? Bardzo bym chciała, żeby ta sprawa była wyjaśniona i liczę na to, że jeżeli Archiwum Mix się nią bardzo wnikliwie zajmie, e, chociaż się zajmuje tą sprawą, tak mi się wydaje, to myślę, że ma szansę, ale nie wiem. A o, Justynko, czy słyszałaś o tajemniczej sprawie Janny Zawackiej? Młodziutkiej matki, która ukrywała ciążę i nigdy nie zdradziła, kto jest ojcem jej dziecka, które prawdopodobnie stoi za jej zaginięciem. Nie słyszałam. Bardzo proszę o podesłanie mi tej sprawy mailem na adres po zabijaj niezabijaj.pl. Dominika, słyszałaś o zbrodni studentów w Karłowicach z 97 roku, to znaczy o zabójstwie dwóch studentów. Nie słyszałam. Eee, mam taką propozycję wysyłajcie mi po prostu te propozycje spraw, czy słyszałam, czy nie słyszałam po prostu mailem na pomalpapiąta niezabijaj.pl, bo teraz po prostu musiałabym wszystkie takie komentarze czytać słyszałam, nie słyszałam, słyszałam, nie słyszałam, a to nie ma sensu Maciek, twój wówczas przyszły mąż montował kiedyś co najmniej jeden materiał o sprawie olewnika, czy to nie skandal, że jeszcze z niego nie skorzystałeś na potrzeby piąte nie zabijaj? Tak się mój. Mo o, mój mąż mówi nie jeden. To tylko gorzej y, to nie pogarszać swojej i tak już fatalnej sytuacji. Mm, mój mąż się ze mną czasami dzieli materiałami. I na ja, nie, nie dzieli się tylko. No, Informuję jakby dzieli się informacjami. Natomiast materiałami oczywiście nigdy nie. Jacek, y, czy myślałaś kiedyś szerzej o umierających roślinach w kontekście śmierci? Śmieci? Pod Jezus, czekaj, nie rozumiem pytania. Ja tylko raz napiszę do Czy kiedyś myślałaś szerzej o umierających roślinach w kontekście śmieci, podcastów? Coś była jakaś rozpina, bardziej skomplikowana, to może ja tylko jeszcze raz Jacek jeszcze Jacek, napisz jeszcze raz, o co chodziło. Jakie masz odczucia dotyczące Małgorzaty Rozumeckiej? E, chyba o tym opowiadałam w odcinku o niej. E, myślę, że to jest osoba, e, cytując Misia. To jest osoba, która w życiu słowa prawdy nie powiedziała. Tak mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo, bardzo. I to nie wiem, czy to wynika z tego, że inaczej, jakby się wzięło na wykrywacz kłamstwo, nie wiem, czy nawet przy rzeczach, które nie są prawdą, wykrywałoby je to kłamstwo. Mam wrażenie, że ona po prostu szalenie bardzo wierzy w to, że ta rzeczywistość wygląda taka, a nie inaczej. Śmierć, że śmierć jakiejś osoby, że. Wiem, dobra, chodzi o to drzewko pewnie z Iwony wieczorek. Bo były takie moty dwa motywy były roślinne. Pierwsze, że, że taki fikus Beniamin. Tak, spadły liście, a w sprawie Uli Olszowskiej pękła jabłoń. Dokładnie w dniu. Tak, no właśnie. No, właśnie to jest moim zdaniem coś takiego, co z jednej strony może być traktowane jako totalny przypadek, ale jest to kurde, strasznie dziwny przypadek. W mojej rodzinie była taka sytuacja, że zmarł mój pradziadek w miejscowości jakieś tam 200 km dalej od miejsca, w którym działa się sytuacja, o której zaraz opowiem. I właśnie dokładnie w godzinie jego śmierci spadł ze ściany zegar tak po prostu. Nie wiem, czy było zatrzymane dokładnie na takiej minucie, jak tam, ale po prostu to się stało w tym samym czasie, kiedy ten pradziadek umierał. No i to są takie historie, wiecie, takie spuki, takie po prostu cia cia powodujące ciarki. Ale może jest coś takiego bardzo metafizycznego jakaś energia, o której my po prostu nie wiemy. Y Oczywiście przyjmuję wszystkie racjonalne wytłumaczenia, że to po prostu zbieg okoliczności fatalny, bo fatalny i tak dalej. Z drugiej strony, dlaczego tak się nie dzieje za każdym razem. Ale tak jak mówię, absolutnie nie wykluczam tego i też dlatego chyba ten odcinek o Iwanie Wieczerze, zaczęłam od tego drzewa, bo to jest niesamowita rzecz taka, która naprawdę no, budzi taką naprawdę moim zdaniem ogromną refleksję. Piotr, gdybyś kiedykolwiek robiła jakiś odcinek o jaworku i o morderstwie w Borowicach koło Częstochowy, to chętnie pomogę. Mieszkam obok, znałem całą rodzinę i wiele osób związanych z tą sprawą pozdrawiam. Piotr, napisz do mnie maila w tej sprawie, bo chcę zrobić sprawę, chcę zrobić odcinek o jaworku, więc powtarzam: po małpapięta niezabijaj.pl. Loko. Super sprawa. Krzysiek. Masz super męża, ma bardzo fajną głowę. E, loko, super sprawa. W czym mąż montuje premier Da Vinci? Final cut? E, montuje w final cutie, nienawidzi premiera? Nie. Nienawidzisz tego, tego czwartego Awida? E, e, w Da Vinci też coś dzisiaj robił do tego setnego odcinka. E, aha, tutaj nawet napisać swoją odpowiedź. Final, premierę umiem, rezolwę też, a teraz przesiadam się na Covida e, Słuchajcie, live trwa już dwie godziny, więc nie wiem, czy ma trwać dalej. Tutaj ktoś pyta, gdzie kupiłam strój kąpielowy z zdjęcia w HM. -ie. To jest fajne pytanie. Czy masz stałych fanów? Pyta: Wiktoria, których mogłabyś nazwać niebezpiecznymi? Na zasadzie stalkerstwa, czy może bardziej jakichś świadomości o charakterze miłosnym, które dostawasz, dostaj, dostajesz? E, niestety nie dostajesz żadnych miłosnych wiadomości. E, być może obrączka na moim palcu i to, że bardzo jawnie mówię o tym, że mam męża i narzeczonego, a może po prostu jestem w, w bardzo nieatrakcyjna. Nie przyciągam mężczyzn e, tak w kontekście miłosnym, nikt mi nie wyznaje miłości i tak dalej, oprócz mojego męża. Czasami. Natomiast no nie mam czegoś takiego, że przynajmniej tak mi się wydaje na ten moment. Nie mam czegoś takiego, że mam jakichś takich niebezpiecznych fanów. Mam taką osobę, która jest czymś w rodzaju, właśnie takiego anti-hatera. To jest pani Anna, która pisze do mnie codziennie dwie wiadomości o tym, jak kocha moje podcasty. Codziennie. Przysięgam, mam cały taki wątek. E... Właśnie, no, na messengerze pani do mnie pisze. I ja zawsze piszę: Dziękuję, bardzo dziękuję, dzień dobry, dobranoc itd. i tak dalej. To jest naprawdę bardzo miłe. E... Gdzie tu są nowe pytania? Czy byłaś kiedyś w Gdańsku i próbowałaś odtworzyć trasę powrotu Iwony Wieczerzek z imprezy w Sopocie? Bo to raz. Że tak odpowiem, nawet mój wieczór panieński był przy tej trasie, którą Iwona wracała, i, i moje przyjaciółki po prostu stwierdziły, że. To nie, naprawdę, nie nie dlatego. Natomiast był taki żart, może trochę jakby nie na miejscu, ale to był żart na zasadzie, czy zabrałam tutaj je wszystkie, żeby odtwarzać po raz kolejny tę trasę. Byłam. Dziękuję panie Jacku za kolejnego donata. Możesz mi tutaj donosi. Anita. W moim domu kilka dni przed śmiercią Piorun uderzył w wiśnie. Yy, wisia się rozpadła. Babcia mówiła, że to po to. By było miejsce na karawan. Okropne wspomnienie. Bardzo współczuję. A to faktycznie było tak, że po tej. Yy, po tym piorunie się zrobiło jakieś miejsce, że ta, że tam, że ta karawana się zmieściła. Miama. Czy zmieniłabyś coś w swojej książce z perspektywy czasu, który upłynął od wydania? Ja w kolejnym wydaniu widziałabym epilog z przyjacielem, który się pojawił na ślubie. Płakałam na tym odcinku. Ja też płakałam na tym odcinku. Ehm. Ostatnio miałam jakąś taką, że coś bym dodała. Cały jakiś jeden rozdział. Ale z perspektywy czasu, bym nie, no, na pewno bym napisała jakiś epilog, e, gdyby było kolejne wznowienie, tam, ale nie, ona jest taka, jaka miała być chyba w tym. No, na pewno bym też subdateowała to, że to jest mój mąż już. Tam był taki moment, że wiedziałam, że ona wyjdzie w, w, tuż przed naszym ślubem i że wy będziecie mieli w rękach dosłownie tuż po ślubie. I jak ją pisałam, to tam raz narzeczony, raz mąż, raz coś. komprz szumi, tak. Martka, czy wierzę w duchy? Nie wierzę w duchy. Znaczy, ja nie wierzę w takie zjawiska paranormalne w takim kontekście, nawiedzony dom. Co, zjewasz? Aha, przepraszam. Nawiedzony dom jakieś komunikacja z duchami no w odcinku zresztą o Fabianie Dorze opowiadałem wam o takim panu Jasnowidzu który komunikuje się ze zmarłymi za pomocą radia że tam po prostu w tym radiu jakieś duchy jakieś duchy jest w ogóle taki bardzo już teraz nie istnieje ten podcast ale robił go Basfit to był Basfit Unsolved i tam było takich dwóch yy, gości Ryan i Shane i oni zrobili właśnie takie paranormal ten unsolved. I, I Shane był zawsze na nie, był takim po prostu sceptykiem, a Ryan był zawsze taki, a może jednak, I on się tak strasznie bał. I nigdy po prostu nie, nie stała się sytuacja, w której oni złapali jakiegoś ducha, czy tam coś. Gata, CSI Hyde Park pozdrawiam. To jest, to jest miejsce, którego się hardkorowo boję w CSI Hyde Parku, bo byłam tam parę razy, i, i, I to raz w ogóle o tym nie Nie, raz byłam jeszcze w ogóle, jak było w ogóle ten Hyde Park, i tam pamiętasz, co tańczyłam na Sylwestra i brzuch mi, z tym brzuchem. To w ogóle nawet o tym nie wiedziałam, że tam byłam. A potem byłam w kontekście właśnie jakiejś tam jednej imby, czy dwóch imb, i, i to było takie. Bardzo się bałam tego miejsca, więc serdecznie pozdrawiam. Justyna, nie możesz teraz skończyć. A a gdzie głupie pytania na koniec? O, właśnie. Planujesz wrócić do przedłużania włosów? Oczywiście z Patronite. Eee, nie, nie wiem, na razie nie planuję, bo po operacji, którą przeszłam, mogą włosy wypadać. Zresztą dzisiaj miałam koszmar, że miałam tutaj taki placek łys łysiny. Eee, więc boję się, że jeżeli włosy mi zaczną wypadać, to tylko takie przedłużanie po prostu je dodatkowo obciąży. Więc na razie nie i na razie się cieszę przyzwyczaiłam się już do swoich tych cieniutkich włosków których mi się wydaje, że po prostu w ogóle nie ma no i zaczęłam się cieszyć stosowaniem różnych szamponów do włosów, które mi się tylko wymarzą, takie w drogerii że nakładam odżywki, że sobie peelinguję skórę głowy że mogę się po prostu po niej podrapać znaczy, tam wtedy też mogłam, ale teraz mogę tak po prostu przeczesywać sobie te włosy Ewa, czy jest jakiś update w sprawie studiów, czy zmieniłaś plany? Pozdrawiam z Paryża. Nie zmieniłam planów, nie mam zamiaru zostać studentką na ten moment. Mijama, czyli nie wierzysz całkowicie w pomoc energoterapeutów i jasnowidzów przy sprawach? No, nie wierzę. Mm. Nie, nie wierzę. Ilona, a co myślisz o wizjach pana Jackowskiego? E Właśnie, kiedyś ktoś mi powiedział, że istnieje jakieś, jakieś miejsce czy jakiś wykaz spraw, w których on faktycznie pomagał. I yy, jeżeli ktoś tutaj ma taki wykaz spraw, że to naprawdę on po prostu coś tam zrobił, no to bardzo serdecznie to poproszę, ale na ten moment, ze wszystkich spraw, o których ja słyszałam, to generalnie nigdzie tam jakoś specjalnie nie pomagał. Yy, pomijam pytanie o piosenkę z K do jazdy na rowerze. Dlaczego? No bo nie będę odpowiadała na to pytanie. Ktoś napisał. Nie, to jest pytanie Krzysiek Q. Agata Rybka. Czy było rozstrzygnięcie ankiety na temat ulubionego odcinka Piąte Nie Zabijaj? Tak, jest w odcinku setnym. Podaję 10 waszym zdaniem najlepszych odcinków. Klaudiusz. Jakie zagraniczne podcasty True Crime polecasz? No to oczywiście Death in Ice Valley. Obiecuję zrobić taki post w grupie Piąte nie zabijaj, bo ja po prostu nie pamiętam tytułów. Mam to gdzieś tam w bibliotekach różnych, ale na pewno Death in Ice Valley to jest taki podcast z BBC. Emilia pisze: Bardzo bym chciała usłyszeć pani, w Pani wykonaniu historię o bestii z Pragi. Jestem związana emocjonalnie z tą sprawą i chętnie mogłabym w tym temacie coś dodać od siebie. Może pas czeskiej Pragi? Jak z Pragi to może o mnie coś. No, nie jesteś bestią. E, jakie masz plany związane z podcastem w przyszłości? Ekranizacja? Podcastu? E, Asia Okuniewska robi ekranizację swojego podcastu, ja i moje przyjaciółki idiotki. E, trochę sobie nie wyobrażam zrobienia ekranizacji podcastu, bo to po prostu był program taki, wiecie, że wcale nie chyba niskobudżetowy bo to trzeba by było robić jakieś chciałam reinkarnację um, rekonstrukcję o Kasia, Kasia pozdrawiam dzisiaj pisałyśmy, jak to nie masz w stalkerów, przecież ja jestem, pozdrawiam Katarzyna, inna Katarzyna, czy będziesz szczerzej mówić o depresji, czy planujesz jakieś sprawy z tym związane Że, że ktoś zabił kogoś, kto był chory na depresję, czy że ktoś zabił, bo był chory na depresję? Nie, depresja to na tej Ale tu jest, czy planujesz jakieś sprawy z tym związane? Wiecie co, o depresji yy, chyba nie, bo ja, nie, ja się nie czuję jakoś super kompetentna w kwestii otyłości, o dziwo bardziej. Yy, świetny podcast na ten temat robi przecież yy, Gosia Serafin. Pod tytułem Farbowanie życia, i to są świetne rozmowy, właśnie z osobami chorującymi na różne choroby psychiczne, zaburzenia i tak dalej. Tam też możecie usłyszeć moją historię, więc tutaj oddaję trochę pole innym, ale ja jakby otwarcie mówię o tym, że depresja mnie dotyczy i dotyczą mnie też zaburzenia lękowe. No i z tym się mierzę na co dzień i na to biorę, a już taka setka zniknęła na to co dzień biorę dwie tabletki. Jest wykaz na jego stronie, są dokumenty z podziękowaniem od policji. No dobra, ale czy to są dokumenty, które wykazują, jakby w sensie podziękowania od policji na zasadzie dziękujemy panu, panie Jackowski, rozwiązał pan sprawę? Czy to są podziękowania za to, że on w ogóle w tej sprawie brał udział? Bo to są dla mnie dwie kompletnie różne rzeczy. Małgorzata. Czy po odcinku o Magdzie Żuk skontaktowała się z tą rodziną Magdy, która nie wierzy w załamanie nerwowe. Nie nazwałam tego załamaniem nerwowym. Skontaktowała się ze mną jej siostra, która powiedziała, że odcinek był super, jednak nie wszystko, co tam powiedziałam, było faktycznie zgodne z tym, jak to, jak to przebiegało. Natomiast to nie było tak, co pani wygaduje, bla, bla, bla. Więc to było dla mnie takie bardzo pocieszające. I chyba podbudowujący, natomiast Pani się nigdy ze mną już więcej nie skontaktowała. Ropuszella. W jakie gierki grasz? Pamiętam, że kiedyś mówiłaś coś o Detroit Become Human. Pierwsze słyszę o tej grze. Więc nigdy o tym nie słyszałam. Ja mówiłam o grze takiej, jeżeli chodzi o konsolę, no to Life is Strange, Heavy Rain. Grałam w taką grę Medium, polska gra, bardzo mi się podobała natomiast na telefonie gram w bloku doku, gram w Redekor, gram w candy crush w bubble witch, w różne takie gierki, no muszę mieć jakiś stałe jest, jest zawsze bloku doku i jeszcze jest taka gra woro której już nie można w ogóle ściągnąć znikąd mam ją po prostu na telefonie G -g 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 co tu jest czy mama przeczytała całą książkę? Bo chyba ostatnie info mam tylko o początku jednego rozdziału. Mama nie przeczytała całej książki. Przeczytała pierwszy rozdział i przeczytała rozdział o sobie. Małgorzata, czy często dostajesz propozycje, wystąpienia w wywiadach, programach telewizyjnych, typu śniadaniówki, programach dokumentalnych, kryminalnych? Nie wiem, czy często, ale dostaję. Yy... Ale nie nazwałabym tego częst często. Kilka razy do roku dostaję. Gwidon. Jesteś rozpoznawalna na mieście? Bywam. Znaczy, no tak, jestem, ale to nie jest tak, że idę i po prostu no tylko tak czasami widzę, że ktoś, że ktoś tam jakoś dłużej oko na mnie zawieści, i to jest takie, że ostatnio miałam taką sytuację, że właśnie gdzieś byłam, stałam w kolekcji, ktoś się po prostu odwrócił nagle było takie... i ktoś poszedł dalej, więc domyślam się, że to po prostu było takie... O, Jezus, twarz, twarz, twarz szybko tutaj, kto to jest, nie? I miałam taką sytuację, że w McDonaldzie we Wrocławiu ktoś mnie rozpoznał to było takie miłe no bywają takie sytuacje dość często, najczęściej jak w ogóle jestem gdzieś w knajpie, to, 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 to najczęściej ktoś podchodzi wtedy czy podcast dla dzieci może będą w planach? Masz super głos i Krzyś też sądzę, że dzieci by chętnie słuchały, jak kiedyś słuchowiska radio dzieciom, może by stworzyć na dzieciom. Pozdrawiam, Aga. Eee, coś takiego być może powstanie. Ostatnio coś takiego, dostałam taką propozycję, eee, ale nie wiem. Raczej bym chyba chciała mieć najpierw swoje dzieci, a potem robić podcasty dla dzieci. Eee, Krzysiu by pewnie krzyczał w tych podcastach. Jeśli by dotyczyły dzieci. Daniel, kiedyś to pierwszy odcinek, może kiedyś jakieś super spotkanie z fanami. Pozdrawiam Krzysia. Dobrze, coś możemy zorganizować. Czy zdarza Ci się dawać autografy na przykład na mieście? Nie. Znaczy, da daję autografy podczas różnych spotkań takich autorskich, czy tam. Ostatnio byłam na takiej konferencji influencerskiej, tam po prostu parę osób podeszło po autograf, ale tak na mieście, żeby ktoś podleciał i chciał autograf, to nie. Czy słyszałaś o grze? Symulator sekcji zwłok. Słyszałam o tej grze, ale nie stosowałam jej. Pokazałem cię, Elizie, w trasie, jak jechaliśmy w góry, pisze Mikas, i to teraz twoja największa fanka. Pozdrowie się, Justyna. Oczywiście, pozdrawiam cię, Elizo, masz przepiękne imię. O co chodzi z tym ska? Posłucham od niedawna i czuję, że coś mnie mocno ominęło. Ewelinia Mandziejewicz pyta. To jest żart, który głównie funkcjonuje na Instagramie. Zaczął się on od tego, że ja i mój mąż mamy duży zbiór, jakby muzyki, której wspólnie słuchamy, ale te zbiory muzyki, której nie słuchamy nawzajem, znaczy nawzajem w sensie. Jest bardzo duży i ja po prostu nie znoszę pewnego rodzaju muzyki, którą mój mąż z kolei uwielbia i jest to ska. Yy, I mój mąż zaczął mi zadawać zawsze, jak w jakiegokolwiek QA, to zaczyna, to zadaje mi pytania, na przykład, jaka jest twoja ulubiona piosenka ska do sprzątania, na przykład? I ja wtedy odpowiadam yy, na to pytanie i to nigdy nie jest piosenka faktycznie ska, tylko piosenka, która ma ska w jakiejś nazwie, czyli na przykład jest to Natalia Kukulska, albo jest to na przykład Ska Ludowie i tak no dalej. To jest po prostu taki żarcik. E, czy środki z ostatniego płatnego odcinka zostały już przekazane tej konkretnej organizacji LGBT? Jeśli tak, to czy otrzymałaś może jakieś specjalne podziękowania? Pozdrawiam i życzę wam obojgu szczęścia. E, odcinek o Katarzynie Zowadzie e, został publikowany raptem parę dni temu. 16 czy tam 17 lipca, więc to nie ma sensu. Yy, zazwyczaj takie rozliczenia robimy po dwóch miesiącach, bo wtedy jakby ta sprzedaż faktycznie jeszcze trwa, trwa, trwa. Yy, takie pierwsze podliczenia mamy po miesiącu, potem po dwóch miesiącach przekazujemy kasę. Yy, więc jeżeli fundacja będzie chciała mi podziękować, czy tam stowarzyszenie, no to będzie super, ale nie oczekuję, jakby tego i też nie robię wokół tego jakiejś takiej wielkiej takiegoś eee, wielkiego szumu. Martka, czy masz czasami dość robienia piątego? Oczywiście, że tak. Borys Ryś, który poziom w Candy Crush? Już wam mówię. A nie, to z Jelly, sorry. I czy z Candy Crush Friends w to nie gram? Zaraz wymucham. Nie terroryzuj mnie. Oczywiście yy, na odpowiedź na to pytanie będziesz musiał trochę poczekać, bo teraz muszę wszystkie ekrany, które mi... Ostatnia szansa na zakup, 8,99 i nie mogę teraz tego wyłączyć. Aha, tutaj, dobra. Usuń wszystkie galaretki i zbierz. Dziękuję, Jezu. T właśnie tego nie lubię w Candy Crush, że zanim dojdę do planszy yy, w ogóle, żeby zagrać, to trzeba po prostu otworzyć milion okien. W Candy Crush jestem na poziomie numer 3998. Eee... pytanie od Przemysław Sraczak. Ulubiona piosenka Scannarover. To A czemu <laughs> Piosenka Scanner eee, No Może coś wymyślić, ale to nie jest takie proste. Eee, odpowiem panu Przemysłowowi. Martka, czy nie masz wrażenia, że polskie zbrodnie nie są tak drastyczne jak te z zagranicy, na przykład z Azji? Tak, mam takie wrażenie, że w, w ogóle e, w Azji mam wrażenie, że te zbrodnie są takie bardzo skoncentrowane na tej takiej e, brutalności. Na przykład właśnie wczoraj słuchałam e, o sprawie takiego. Gościa, który w Tokio w Halloween wszedł do metra i zaczął ludzi e, dzigać nożem, a potem zaczął e, oblewać ich jakimiś chemikaliami i podpalać jakimiś pestycydami. I słuchajcie, w wyniku tego ataku na szczęście nikt nie zginął, i to po prostu jakieś chore, nie? Po prostu nie wiem, to jest takie właśnie dla mnie, właśnie to jest dla mnie egzotyka, nie? Tak, Taki w ogóle y, dumpling. Czy wiesz, kiedy mniej więcej pojawi się wspólny odcinek twój Tomasza Łownickiego? Wiem, że będziemy go nagrywać pod koniec sierpnia. Nie wiem, kiedy się pojawi. Eee, kto mi zadał pytanie? Ryan Gosling czy Mat Damon? Ale kto mi to? Martka zadała to pytanie? Taka kreska. <grych> ani ten, ani ten, to nie są moi ulubieni znaczy, nie wiem, no Mata Damona lubię pod kątem aktorstwa ale on mi się kojarzył zawsze bardziej z nie wiem Ryan Gosling też nie jest w moim typie kompletnie i dla mnie to jest Adam Driver albo Keanu Reeves nie, nie ożenię się, bo już się ożeniłam z tobą czy czytałaś akta jakiegoś śledztwa? pyta Michał, tak Weronika Gratuluję tu odcinków Justa. Pozdrawiamka od naszej trójeczki. Pozdrawiam was. Judyta. Cześć. Uwielbiam twoje podcasty, ale przeraża mnie czołówka. Czy rozważałaś może dodanie momentu do przewinięcia do jej końca? Byłoby to super wygodne. Wiem. W opisie. Dobra. ok. Yy, będę pamiętna. Mam nadzieję, że yy, będziesz mi o tym przypo przypomnisz mi o tym? Przypomnij że... Maciek, ulubiona piosenka ska do montażu, a także na spacer oraz do snu dla Twojego męża to. Ej, skaranie boskie z tymi pytaniami. Julia, czy masz w sobie coś z kolekcjonerki? Pozdrawiam. Tak, mam. Kolekcjonuję kubki po kawie. W ogóle właśnie po operacji przestałam i smakowałaś tak bardzo kawa. Wiecie, co kolekcjonuję? Breloczki. Kolekcjonuję takie. że znaczy trudno to nazwać. Rozwaliłeś sobie coś? To jest krew? Aha. E, magnesy. No to tak. Teraz sobie przywozimy magnesy. I takie figurki jakby z miejsca odwiedzamy. Rzekę, że podróżujemy niezwykle rzadko. To mamy na razie dwie. Jest to byk. Z Kanarii I wielbłąd z Egiptu. Tak, jestem kolekcjonerką. Kinga, jak wspominasz nagrywanie pierwszego odcinka? Fajnie. Pamiętam, że biurko było e, stało, jakby w tym miejscu, tylko stało pod ścianą. Pamiętam, że byłam bardzo przejęta. Pamiętam takie miłe doświadczenie. Kasia, wracałam z Zakopanego i opowiedziałam o tobie mojej siostrze i córkom. Całą drogę słuchałyśmy historii Gaty z Zakopanego. Całe auto pięć bab wracało w milczeniu, były w szoku. Moja siostra jest twoją fanką. Pozdrawiam was, dziewczyny. E, fotografia emocji. Czy nie uważasz, że twoja twórczość negatywnie wpływa na twoje zaburzenia depresyjne? Nie. E, wręcz mam wrażenie, że jak robię dużo różnych rzeczy związanych z tą tematyką, to, to to się czuję dobrze. Ale to... Nie, to nie ma wpływu na moją psychikę. Taką, w sensie na moje zaburzenia depresyjne. Na moje zaburzenia depresyjne myślę, że bardzo ma wpływ e, Eee, choroba otyłościowa też. Czy poza Szymonkiem z Cieszyna odwiedzałaś również groby innych ofiar, których historię poruszałaś w podcastach? Eee, nie. Piotr, czego z dzieciństwa brakuje Ci w dorosłym życiu? Hmm. Takiej e, rutyny. E, tego, że, że po prostu każdego dnia się je kolację. Każdego dnia się idzie spać. E, że są takie rytuały. Jest kąpiel, kola kolacja kąpiel, spanie, jakaś bajka na dobranoc. Czy wykupali jak byłaś mała? Czy A dlatego masz taką dziwną karnację. Hmm. Takich rzeczy. No i taty mi bardzo brakuje. Hmm, Michał, co sądzisz o przedawnieniu? Powinno się wydłużyć, czy całkowicie zlikwidować? Uważam, że powinno się przedawnienie całkowicie zlikwidować. Yy, nie rozumiem, jak yy, można przedawniać sprawy. Czy zabójstwa? No zabójstwa się przedawniają. No nie, no jak nie zapłacę mandatu za punkty karne, za fotoreferat, to się przedawnia po roku na, na przykład. No to. z tego nie skorzystać. Ty, ja uważam, że przedawnienie y, przy, przy zabójstwach jest y, skandaliczne. Sara. Wiesz może, czy to prawda, że ten chłopak Kami, sprawca zbrodni w Rakowiskach naprawdę się powiesił? Mm, nic o tym nie słyszałam. Ale mam znajomą, która mogłaby coś na ten temat wiedzieć i zapytam jej. Loko. Żeby nie było, że tylko do męża mam pytania. Czy często zdarza ci się płakać podczas zbierania materiału? Nie. Nie, nie. nie, nie zdarza mi się. Bardziej mi się zdarza jak opowiadam. I to, to opowiadanie to jest dla mnie największy wysiłek w ogóle energetyczny. Ja się naprawdę do tego muszę zebrać i to jest takie... Ja po prostu wtedy jestem tą sprawą, kiedy ją opowiadam. I wtedy zdarza mi się płakać. Dobi. Justyna, przeczytałam Twoją książkę. Wspaniała. Rozdział o Mamie Toksik, Chłopakach i Krzysiu. Wspaniałe, cieszę się. Martina, czy miewasz czasami koszmary po jakiejś ciężkiej sprawie, którą badałaś, przygotowywałaś? E, kiedyś miałam, ale już naprawdę nie pamiętam, jaki to był koszmar. E, to znaczy, że to nie był aż tak straszny sen. Ale coś mi się takiego śniło. Zuzanna, czy rozważasz zrobienie odcinków typowo o ludziach zaginionych, nieodnalezionych, coś jak Natalia Brand? Eee, tak, ja w ogóle teraz bym chciała, żeby zaginięcia były co najmniej raz w miesiącu i żeby trochę też te platformy wykorzystywać do tego, żeby publikować wizerunki osób zaginionych, eee, bo to tak, aż szkoda tego nie wykorzystać. Eee, natomiast, jakby nie chcę tutaj absolutnie wchodzić w pole Natalii. Hmm. Ale też nie mam zamiaru robić z tego jakiejś odrębnej serii. To jest po prostu, będzie, będzie to po prostu taki regularny odcinek. E Gdzie widzi siebie Justyna Mazur za lat 10? Kim jest? Jakie życie wiedzie? Nie robię takich planów. A nie robię, nie dlatego, że, y że to wynika z jakiegoś przykrego, z jakiejś przykrej rzeczy. Tylko po prostu na razie moje doświadczenie jakby pokazuje, że nie jestem w stanie w, w przewidzieć tego, co się wydarzy. Bo na przykład 10 lat temu w ogóle bym nie wiedziała, że coś takiego jak podcast istnieje i że ja po prostu będę te podcasty robić i że to po prostu będzie tak, że ja będę tak popularna i że to się będzie tak po prostu super wszystko kręciło. Natomiast. Jeżeli mam jakieś miejsce, w którym się widzę, to to jest ten dom, który się będzie budował i tam bym się chciała widzieć, i chciałabym po prostu się w tym domu poczuć, tak po prostu, wreszcie, jak u siebie, bo ostatnio mam taki bardzo trudny czas z tym mieszkaniem, w którym teraz funkcjonujemy, bo my generalnie bardzo dużo rzeczy gromadzimy. My bardzo mamy tak, nie wiem, no właśnie, takie lampki, nie? że tu się jakaś lampa pojawia, to jakiś statyw. Um, a to jakiś głośnik, a tu, a tu dwa nowe mikrofony, a tu coś tam. I to po prostu yy, zaczyna na, na to brakować miejsca, i yy, ja się po prostu naprawdę duszę. Jak teraz patrzę tutaj sobie na kuchnię, w której jest bałagan, wynikający z tego, że wczoraj wypakowałam zakupy, są jakieś warzywa, które zajmują pół blatu, no to mam takie naprawdę poczucie, że Boże, ile jeszcze nie. No, ale to są takie problemy trzeciego świata, więc, czy znaczy pierwszego świata, nie trzeciego świata. Więc widzę siebie w domu, który powstanie, w tym pięknym miejscu, w które poczułam całą sobą, że będzie tamten dom. Hmm. Czy oglądasz kanał Kendall Ray? Nie, ale coś o tym słyszałam. Jeśli ktoś nie chce już żyć i chce odebrać sobie życie, to co ma zrobić? poszukać pomocy u bliskich, u lekarzy, a jeżeli jest na takim skraju załamania zgłosić się jak najszybciej do szpitala. I to tak w sensie na sor po prostu. Nie chciałabym udzielać rad w taki, to jest jakby nie czuję się tutaj kompetentna, natomiast na pewno rozmawiać, 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 mówić o tym, że się tak człowiek czuje. Agnieszka, czy wasza działka jest na Śląsku? Mówiłaś kiedyś, że Krzysiek nie daje się przekonać do przeprowadzki na Śląsk. Może jednak ci się udało. Nie udało mi się. Nawet nie próbowałam, szczerze powiedziawszy, yy, yy, więc nie jest to działka na Śląsku. Będziemy już kończyć powoli? Może teraz ogłoszę yy, super czas na pytania yy, głupie, czyli takie po prostu głupkowate i tak dalej. Eee. Jeszcze jest pytanie od Michała. Jak wygląda sprawa finansów? Czy utrzymujesz się z podcastów? Nie chodzi mi o konkretne sumy, tylko czy da się utrzymać prowadząc taką działalność? Tak, da się utrzymać. Od y, dwóch lat nie utrzymuję się z niczego innego, tylko z podcastów. Yy. I jest to finansowo najlepszy czas w moim życiu. Więc yy, jest potencjał. O, jest pytanie ważne. Dlaczego ciągle czekamy na informacje dotyczące zbiórki pieniędzy na rzecz Ukrainy z płatnego odcinka o Ewie Tylman? Czy ta tajemnicza sześciocyfrowa kwota dotarła już do potrzebujących? Yy, odpowiem, na to pytanie, yy, odpowiem na to pytanie, bo to jest ważne pytanie. Ta kwota czeka na to, żeby dotarła do potrzebujących. Jak wejdziecie na stronę, to zobaczycie, że ta fundacja, którą wybrałyśmy, to po prostu był Pach, Polska Akcja Humanitarna. Jednak Pach nie odpowiada, jakby. Nie mogę się jakby wdawać w kwestie, jakby, czy nie mogę, no w sensie nie chcę jakby się tutaj w szczegóły wchodzić, natomiast jakby my potrzebujemy bardzo konkretnego papieru. Od tej fundacji, który po prostu umożliwi przekazanie tej darowizny. I ta fundacja po prostu się nie odzywa do nas, dlatego w zeszłym tygodniu szukałam mm, między innymi kontaktu do kogoś z Fundacji Ocalenia i w ogóle do fundacji, które zajmują się pomocą właśnie Ukrainie. I w przyszłym tygodniu ta kwota wpłynie do fundacji, o której Was poinformuję, ale na pewno to będzie fundacja mniejsza niż Pach. I taka, która w większości nie pochłania jakby tych pieniędzy na swoje własne koszty, takie cele. Nie, czy nie cele statutowe, tak jakby koszty tej samej fundacji. Więc poczekajcie jeszcze chwilę. Faktycznie to jest taka sytuacja dość niestandardowa dla tych wszystkich przekazywanych pieniędzy, które dotychczas nam się udawało zbierać, bo te przelewy wyszły właściwie od razu. Znaczy, na no od razu w sensie tutaj mówię po miesiącu czy dwóch. Natomiast tutaj. Jak się okazuje, po prostu sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. E, ja też się trochę z tym źle czuję, że, że to tyle trwa. Mm, natomiast będzie to y, w najbliższym czasie rozwiązane. Ech, dobra, i teraz chyba pytania głupie, tak już są? Czy dla Ciebie Sosnowiec to Śląsk? Nie, to nie jest dla mnie Śląsk. I myślę, że dla rodzennych sosnowiczan to też nie jest Śląsk. To jest zagłębie śląsko-dąbrowskie. Natomiast tak należą te tereny i rejony do województwa śląskiego. Natomiast to jest tak, jakbyśmy zapytali, czy uważam, że Szczecin leży nad morzem. <grym> Oczywiście, że uważam. DP. Czy kwalifikowałaś się na operację bariatryczną? Nie wiem, czy to oznacza, czy przechodziłam jakoś kwalifikację na NFZ, bo nie robiłam tej operacji na NFZ, ale nie miałabym tej operacji, gdybym się nie kwalifikowała do niej. E, więc nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Kwalifikowałam się tym, jakby stanem swojego zdrowia i, i stopnia otyłości, bo miałam trzeci stopień otyłości. Natomiast, czy robiłam to na i musiałam przejść całą kwalifikację, to nie. Yy, Marta, jeśli chcesz się przyczyniać do rozwiązywania zaginięć, polecam ka kanał Kendall Ray. Ok. Małgorzata, czy z polskiego miałeś zawsze celujący na świadectwie? Nie, moja poloniska mnie gnębiła w liceum. Yy, I. Nie potrafię tego wybaczyć. Znaczy, no dobra, trochę przesadzam, ale. Uważam, że to po prostu było tak niesprawiedliwe. Yy, taka naprawdę bardzo duża ludzka niesprawiedliwość mnie spotkała z rąk mojej polonistki. Yy, Aleksandra, czyjesz jabłka łącznie z ogryskiem? Tak, tylko te, yy, tak jak to mówi Leoś, mojego siostrze który przychodzi z jabłkiem i prosi o obranie go. I mówi tak: Mamo, czy mogę prosić bez ogonka, bez skórki i bez tego czegoś? Więc nie jem tylko tego, tego czegoś, tego jakby takiego włochatego na dole i, i ogonka, natomiast ogryzek zjadam. Jak pizza, to z czym? Różne mam ochotę na pizzę. Różne mam smaki na pizzę. Ale wolałabym nie gadać o pizzy teraz, bo nie jadłam pizzy od 6 tygodni yy, i pewnie jej prędko nie zjem. Yy, a to jest jednak takie jedzenie, które w, po tych 6 tygodniach. Yy, z przyjemnością znalazłoby się w moich ustach. Już mam ślinę w nich, więc wolałabym. <laughs> skończyć fantazjować. Czy byłaś kiedyś w skawinie? Byłam. Czy w domu będzie wańba, czy pr wanna, czy prysznic? Ja tym Wanna wciąż czekam. Będzie i Wanna, i prysznic. Czy lubisz psy? Tak. Wolę pizzę, dokładnie. Eee, lubię psy. Mm. Karol pyta, dlaczego nie było jeszcze mercza? Ta sprawa jest mi szczególnie bliska. Kupiłbym. Mam e Ambiwalentne, ambiwalentne uczucia do mercza w tej tematyce. Hmm. Myślałam kiedyś, żeby wydać merch w takim, w takim wydaniu bardzo prostym, żeby tylko jakieś takie gadżety z logo, typu magnes z logo, albo, albo taki kubek z samym logo, nawet nie, nie z napisem piąte nie zabijaj, ale z tymi ustami. Hmm. Ale, ale nie wiem. Nie wiem. Może jak macie potrzebę, to, to może to rozważę. Nie wiem, że teraz rok i bory zrobili takie bardzo duże, fajne kubki yy, i one się podobno super yy, właśnie rozeszły i też ludzie je bardzo chwali i bardzo chcieli je mieć, więc no, może. to ja bym takich na pewno nie zrobiła. <grytanie> <grytanie> czy jeśli jesz Snickersa, to z orzeszkami czy bez? Czy jest ktoś, kto je Snickersa bez orzeszków? Przecież można wtedy kupić sobie Marsa, jem z orzeszkami. Jak się jak siostrzeńcy Ciebie nazywają? Super chłopaki, pozdrawiam z UK. E, siostrzeńcy do mnie mówią e, ciociu, ciocia, ciocia Justynka, a ostatnio Karolek zaczął do mnie mówić ciociu, mamu, co było bardzo miłe. Czy lubię jeść lody, lubię i właśnie dzisiaj zjem na kolację moje lody białkowe, czyli to jest, to są zmiksowane, mrożone owoce z, ze skrem i mają dowalone mnóstwo białka, bo muszę jeść bardzo dużo białka teraz. Czy śpisz w skarpetach? E, dzisiaj się prześpię w skarpetach, ponieważ jest mi zimno. E, sukienka czy spodnie? Spodnie. E, Delicje. Najpierw biskop, przestańcie mi wysyłać pytania o jedzenie. Najpierw biskop czy galaretka z czekoladą? Delicje. Najpierw zdejmuję zębami e, powierzchnię czekolady z galaretki. Później językiem galaretkę odrywam od biszkoptu i jem ją w taki sposób, że na po prostu się rozpływa w moich ustach, a potem zdejmuję czekoladę z biszkopta i na końcu jem biszkopt, który jest suchy. E, czy w pralni w Nowym Domu będzie specjalna półka na te płyny do płukania? Oczywiście. E, Krzyśka odpowie odpowiedź. To jest kuźwa osobne pomieszczenie będzie na płyny. Ktoś mi tutaj pisze, jaki troskliwy mąż. Nie, nie, mąż po prostu ma słuchawki, i on chce, żeby wszystko było perfekcyjnie. On nie jest troskliwy. On dzisiaj fochnął, że ja nie chcę siedzieć przy nim jak jej lasanie. Nie. Po prostu byłem jak pies, który siedzi po i tak. <gluw> <gluw> Czy Enzo śpi? Pewnie śpi, bo moja siostra śpi. Um. Dawa jeszcze inne pytania i kończymy. Czy lubię dostawać kwiaty czy kaktusy? Kiedyś lubiłam kaktusy, teraz bym się trochę ich bała. Dostałam od ciebie kwiat, kaktusy, ale one zwiędły. To jest, bardzo, to jest bardzo niepopularne, niepowszechne. Lubię dostawać kwiaty. Bardzo lubię dostawać kwiaty. Ale chyba najbardziej teraz doniczkowe, bo obr obraz tutaj trochę dżunglą i bardzo mnie to w ogóle cieszy. Natomiast też lubię cięte kwiaty. Właśnie to mi przypomina, że mogę się jutro wybrać na cmentarz brudnowski i tam kupić y, lilie, które są dużo y, tańsze na cmentarzu. Co mi kupisz pod choinkę i dlaczego to będzie węgiel? Pytasz się notka. Może być jeszcze smekta. Może być smekta. Może być cukier. Ulubiona bajka. Mnóstwo mam ulubionych bajek. Ale teraz najchętniej obejrzałabym albo Chippa i Dale albo bym obejrzała yy, yy, Mominki. <laughs> Justyna. Justyna, poleciłaś mi ostatnio gin yy, tonic z ogórkiem i muszę ci powiedzieć, że to było okropne. Tylko cytryna i limonka. Przepraszam. Mi smakowało. Um, są lody kaktusy. Ja nie jem lodów kaktusów. Wiedzą je moi siostrzeńcy. Uwielbiają lody kaktusy. Babcia, Babcia miała ostatnio po prostu taką karteczkę, ale taką, wiecie, po prostu wymiętoloną jak nie wiem. I ona sobie zrobiła taki słowniczek y, po prostu tego, co dzieci mówią. I było tak napisane: kaktus, myślnik lody. I to było takie słodkie: kaktus, myślnik lody. Dobra, kończymy chyba, co? to znowu będzie ten live, kiedy mówię 20 tysięcy razy, że kończymy i ten... czy oglądałam film Dziewczyna we mgle, coś o tym słyszałam ale go nie widziałam um... dzisiaj słyszałam od mojej pani psychoterapeutki o jakimś filmie Zwierzęta nocne, czy coś takiego że jest podobno straszny um... I, i jest tam, jest kryminalny I myślałam, że sobie może go obejrzę co polecam do obejrzenia na Netflix o Jezus, bardzo dużo rzeczy Teraz oglądałam film dokument, serial dokumentalny o e, Danie Cooperze, o DB Cooperze, e, czyli taki słynny, słynne porwanie samolotu. Z wzięciem okupu gość wyskakuje z samolotu i nigdy go nikt nie znalazł. I tam to jest serial dokumentalny, w którym e, facet twierdzi, że wie, kim jest DB Cooper, że go znalazł i tak dalej. No i to trwa cztery odcinki, takie dość krótkie, nie takie strasznie długie, więc to bym mogła teraz polecić. Zaczęłam oglądać wczoraj jakiś Girl in the Picture, też serial dokumentalny, yy, ale nie skończyłam. Może dzisiaj, przepraszam, jak Krzysiek pójdzie spać, to sobie go dobejrzę. Mm. Ostatnio jestem, to, to, cały czas siedzę na Disney+. Plus. Bo oglądam na przykład Family Guy'a, bo uwielbiam Family Guy'a, Simpsonów, tam też są wszyscy Simpsonowie. Bob's Burgers, ja w ogóle lubię takie kreskówki dla do dorosłych. Bivisa i Butthead'a, ale to nie oglądaliśmy na tym, ale tam no też są Bivisa i Butthead'y. Nie. nie ma? W jakim nurcie masz psychoterapię? Teraz mam psychoterapię w nurcie Gestalt. Y Sables, czy oglądałaś polską wersję serii wywiadów? E, tak, oglądałam serię numer. E, szkoda, że dzisiaj mamy praktycznie zero info o niektórych bohaterach Odcinkowo bo byłoby ciekawie. Z każdą chwilą zbliżamy się do końca live'a. Maciek pisze tak. Chryste Król Nazarejski, 4 godziny z rzędu, jest nam Mazur pozdróweczki. Pozdrawiam, Jacek. Bardzo serdecznie. Pozdrów e, Kasię. E, równie mocno. E, chodź, kończymy. Już live trwa 3 godziny. Nie, nie, żebym, nie żeby mi było źle, ale jeszcze muszę coś zjeść, i potem muszę jeszcze dużo wody wypić i potem muszę iść spać. E, czy oglądasz chirurgów? Oglądałam, ale jak zmarł e, wiadomo kto, to e, przestałam oglądać. Już po prostu nie było dla mnie sensu. E, ale z czasem uważam, że, że generalnie związek Meredith i Derek'a to po prostu niezła toksyna. zero zaufania. Okej. Okay. Denik. O, właśnie, polecam wam serial. Denik, czyli Tche. Knick. Knick się pisze. I to jest super serial. E, też medyczny i historyczny. Dobra, bardzo, 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 bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pewnie większość z Was nie zdążyła odsłuchać tego ostatniego odcinka. Zachęcam Was serdecznie, bo wszystkie pytania o sprawy, które były w nim poruszone, właśnie się yy, tam rozwiązują. Jeżeli by były jeszcze jakieś pytania do tych odpowiedzi, które tam są, to też jakby postaram się może odpowiedzieć. Wiem na pewno, że będę dawała te zapowiedzi na początek odcinka, jakby te takie fragmenty odcinka na początek. Wrócę do tego super zwyczaju. Niech ta stuwa będzie takim resetem i dam taki znacznik czasowy, kiedy kończy się czołówka. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Bardzo wam dziękuję za te ostatnie. 100 odcinków za to, że byliście. Zachęcam Was do tego, żebyście um, subskrybowali kanał, dawali łapki w górę. E, nie, tam ja w ogóle, no dobra, nie będę się deklarować, ale pewnie z Patronite'em się niedługo pożegnam. E, ale wszystkim moim patronom byłym, obecnym, bardzo, bardzo dziękuję za to, że byli ze mną od momentu, kiedy założyłam tego patronaita. No bo dzięki wam mogłam właśnie zejść z tonącego statku tak płynnym krokiem, jak zrobił to Jack Sparrow w pierwszej scenie Piratów z Kraja i był w pierwszej scenie? W pierwszej z jego udziałem. Yy, bardzo wam dziękuję. Buziaki. Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Yy, dobranoc.